Dobry wieczór, moi kochani, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Zapraszam na Hate Park z Aleksandrem Kwaśniewskim, byłym prezydentem Polski. Mam ostatnio szczęście do wyjątkowych postaci. Ostatnio tu obok mnie w Hate Parku siedział Iker Casillas. Pewnie jako wielki kibic i piłki nożnej, i człowiek sportu. Brawo, Madryt. Pan kojarzy. Spotkaliśmy się tutaj z okazji wydanej przez pana książki, wywiadu rzeki, która, jak sam pan mówi, nie jest biografią. Ja jak czytam, to jest to taki wywiad, powiedziałbym, powieść przygodowa, ale tutaj przygoda goni przygodę, spotkana postać goni spotkaną postać i tak dalej, i tak dalej. I będziemy o tym rozmawiać. Cofniemy się do przeszłości takiej bardzo dawnej, a także i sportowej, ale pomyślałem sobie, no sytuacja zmusza mnie do wejścia w wyjątkowo niewygodne dla mnie buty, czyli dziennikarza politycznego, którym nigdy nie byłem, nigdy nie odbyłem takiej rozmowy, ale pomyślałem sobie, jesteśmy w tak wyjątkowym momencie, gdy właśnie prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o podpisaniu tej ustawy o Komisji Specjalnej do Badania Rosyjskich Wpływów. Więc muszę zapytać, jak pan to skomentuje i czy opozycja słusznie robi, nazywając całą tą ustawę Lex Tusk, i jaki to będzie miał wpływ na nasze życie społeczno-polityczne? Wie pan, to jest w sumie niezwykle dla mnie, z mojej perspektywy, smutny dzień, dlatego że prezydent, który... Ja mam do wszystkich prezydentów trochę takiego sentymentu, no bo nie ma nas dużo. Byłych prezydentów jest raptem 3, urzędujący 1, więc mówimy o grupie zawodowej wyjątkowo nielicznej, 4 osoby na krzyż. Więc ja bym chciał, żeby ten prezydent zachowywał się w sposób taki, jak mówi o tym konstytucja, jakie są oczekiwania ludzi, którym bliska jest idea demokracji, wolności i tak dalej. Prezydent Duda w ostatnich miesiącach miał nawet lepszą passę, szczególnie gdy chodziło o sprawy ukraińskie, a tą decyzją dzisiejszą no, okrutnie mnie rozczarował, ponieważ podpisał ustawę, która przede wszystkim jest niezgodna z konstytucją. Po drugie, jest absolutnie prawnym potworkiem. Rzeczywiście tam ilość niekonsekwencji prawnych jest kolosalna. Po trzecie, prezydent, który powinien być ponad sporami partyjnymi, włącza się do tych sporów, ponieważ jak pan pyta, po co jest ta ustawa, to ona jest po dwie rzeczy. Pierwsza, żeby w okresie przed wyborami, no jak to się mówi, grzać tą komisją, czyli dostarczać różnych informacji, atakować opinię publiczną różnymi pseudosensacyjkami i tak dalej, a w takim dłuższej perspektywie, żeby dopaść no, prawdopodobnie Donalda Tuska, czyli lidera dzisiaj opozycji i prawdopodobnego czy kandydata na premiera, gdyby opozycja wygrała. To jest tak niedemokratyczne, to jest tak złe, że dziwię się, że Andrzej Duda zdecydował się na taki krok, który, jak mówię, pokazuje go jako część tego sporu politycznego, który się toczy, a nie arbitra tego sporu, nie człowieka, który jest ponad to. Mógł zrobić coś innego, mógł po prostu powiedzieć, mam wątpliwości konstytucyjne do tej ustawy, kieruję ją do Trybunału, niech Trybunał rozstrzygnie, zgodna, niezgodna i tak dalej. To też byłby pewien krok w bok, bo w moim przekonaniu, gdyby to na moje biurko trafiło, tam powiedział nie, weto, koniec, ja nie pozwolę, żeby z konstytucji robić sobie żarty. Ale smutny dzień, bo wie pan, ustawia on Polskę wśród takich krajów, już nie mówię o Rosji, Białorusi, gdzie różne głupie ustawy przyjęto, które mają właśnie walczyć z przeciwnikami. NGO-sy w Rosji są zabronione, ponieważ mogą być agenturą zewnętrzną, zagraniczną. Natomiast proszę pamiętać, Erdogan wczoraj wygrał wybory w Turcji, ledwo, ledwo. Po raz pierwszy musiał walczyć w drugiej turze, ale on, żeby wygrać, wyeliminował poprzez takie kruczki prawne dwóch bardzo istotnych oponentów, mera czy burmistrza z Istambułu i burmistrza Ankary, którym stworzono jakiś zarzut, oni nie mogli startować, w związku z tym ten starszy pan, którego nazwisko jest trudne do wymienienia, został tym kontrkandydatem. No to są metody absolutnie nie do zaakceptowania i dla mnie to jest smutny dzień, bo nie tego spodziewałem się po prezydencie. A jakie będą skutki czy to jest game changer, który sprawi, że PiS będzie miał łatwiej wygrać wybory, bo czytam też pierwsze komentarze, że to się może obrócić przeciwko PiS-owi, bo zintegruje całą opozycję.
Może, dlatego że może zintegrować opozycję, a poza tym nawet u ludzi, którzy nie są tak politycznie, tak powiem, zdeterminowani, czy nie są tak określeni politycznie, to też wzbudza niesmak. To znaczy jest przekonanie, że tu jakaś granica przyzwoitości została przekroczona. I być może w Polsce nie ma wielkiego, niezdecydowanego elektoratu. My mamy jednak te dwa plemiona, a w środku tych niezdecydowanych jest ledwo kilka procent, ale to może być kontrproduktywne dla PiS-u, bo może się okazać, że ci ludzie jednak uznają, że tutaj pewną istotną granicę przyzwoitości złamano. I tyle. No. Dziwię się też, powiem szczerze, że prezydent zdecydował się na ten krok przed 4 czerwca, ponieważ no, dał ogromne paliwo na tą demonstrację, która jest szykowana w Warszawie, no bo to będzie główny motyw. No, zabierają nam demokrację, zabierają nam wolność wyboru. Być może będą chcieli usunąć kandydatów, na których chcielibyśmy głosować. Więc wydawałoby się, że z takiego już, jeżeli chciał to zrobić, to tak taktycznie było lepiej to zrobić po 4. Ale być może tam te terminarze, które są bardzo napięte, teraz są 2 tygodnie na zgłoszenie kandydatów, trzeba tą komisję stworzyć. To wszystko powoduje, że ten 17 września, gdzie ten raport zgodnie z ustawą ma być ogłoszony, wydaje się bardzo, bardzo nierealny. No ale mówię, nie wchodząc w szczegóły, zły dzień dla Polski, zły dzień dla polskiej demokracji i fatalny dzień dla instytucji prezydentury w Polsce. A propos jeszcze prezydentury. Jak pan myśli, dlaczego prezydent Duda to zrobił? Bo ostatnio mógł pod prąd swego środowiska zawetować Lex TVN, Lex Czarnek. Tutaj przeczytałem komentarz profesora Rafała Chwedoruka, politologa z Uniwersytetu Warszawskiego, że ta decyzja skomplikuje plany prezydenta Dudy na międzynarodową karierę. Czy myśli pan, że rzeczywiście tak może być? I czy to określa go, że po zakończeniu drugiej kadencji będzie już działał tylko na podwórku krajowym, włączy się? Im bardziej prezydent myśli o tej karierze po prezydenturze, tym gorzej, no bo on ma jeszcze 2 lata prezydentury i tu trzeba myśleć w kategoriach tego, co robi w tej chwili. W moim przekonaniu on uległ presji, która płynęła ze środowiska, z którym on jest oczywiście związany, no bo pamiętajmy, że gdyby nie decyzja Jarosława Kaczyńskiego, gdyby nie decyzja PiS-u, on nie byłby prezydentem. Prawdopodobnie byłby dalej europejskim parlamentarzystą i bliżej byśmy go nie znali. Więc uległ tej presji, tylko jak mówię, no, nawet jeżeli w tym, dzisiaj słuchałem jego argumentacji, bardzo takiej bałamutnej i jakiejś w sumie miałkiej niezwykle, jak on uzasadniał, dlaczego to robi. Ale jeżeli nawet uznać, że rzeczywiście problemem dzisiaj dla polskiego bezpieczeństwa jest kwestia wpływów rosyjskich, czyli rozpoznania ich i przeciwdziałania nim, to oczywiście ja mogę to zdanie przyjąć. Uważam, że rzeczywiście tak jest, nie tylko w Polsce, ale właśnie na całym świecie. Tylko instrumenty, które powinny służyć, żeby z tym walczyć, no powinny być zgodne z prawem. I my te instrumenty mamy. No, w Polsce działa prokuratura, w Polsce działają służby specjalne, w Polsce działają jak trzeba sądy. I w Polsce, gdyby trzeba było czymś takim się zająć, jest możliwość również stworzenia odpowiedniej komisji, czy śledczej, czy innej w parlamencie, gdyby chodziło o jakiś przykład taki namacalny, na przykład umów gazowych, czy innych, które chcemy zbadać. Natomiast tu postanowiono połamać te wszystkie przepisy zarówno konstytucyjne, jak i prawne i na skróty pójść, żeby szybko zdążyć, że tak powiem, dobrać się do skóry kilku osobom. Druga rzecz. Prezydent w swoim uzasadnieniu mówi, ja chcę, żeby ludzie widzieli, żeby było transparentnie. No, bardzo piękne hasło. Ja też chcę, żeby ludzie widzieli transparentnie, ale ja w przypadku prezydenta Dudy zacząłbym od czegoś innego. A może byśmy transparentnie dowiedzieli się, jak to było z tą rakietą, co latała przez połowę Polski. A on jako zwierzchnik sił zbrojnych ma tytuł, żeby nam transparentnie powiedzieć, że dlaczego ona mogła wlecieć na terytorium Polski, czy była kontrolowana, w którym momencie stracono ją z radarów, dlaczego nie wiedzieliśmy, gdzie ona spadła, dlaczego minister obrony narodowej informuje, że o rakiecie się dowiedział w kwietniu, a rakieta była w grudniu i tak dalej. No, jak transparentność, to proszę bardzo, tylko zacznijmy od spraw mniejszych i pilniejszych w gruncie rzeczy. Bo wyjaśnić transparentnie, jak historycznie były podpisywane umowy o dostawy gazu z Rosji do Polski od roku 2015, no to jest rzeczywiście długa, żmudna, benedyktyńska wręcz praca. I moim zdaniem, jeżeli ktoś chce
chce tą pracę wykonać dobrze, to on potrzebuje na to wiele miesięcy, a nie być gotowym na 17 września. Czy to jest tak, już przechodząc też... A pan o karierze jeszcze powiedział, bo tak. Kariera jest ważna. Międzynarodowa sam, kariera. Tak. Coś sam bo co może robić prezydent, który jeszcze tak młodo skończy drugą kadencję? Tak, ja skończyłem młodziej, bo ja 51. miałem tylko 51 lat tak. I wtedy miałem to szczęście, że do mnie zwrócił się Uniwersytet w Georgetown w Waszyngtonie z propozycją wykładów i tam przez 5 lat w takich cyklach sesyjnych wykładałem dla nich. Prezydent może to robić, jeżeli dostanie takie zaproszenie. Tylko pytanie, a czego chciałby uczyć Andrzej Duda? Jak omijać konstytucję? No, bo też musi być. Ja miałem wielki tytuł do wykładania, bo ja byłem tym, który współtworzył Konstytucję Polską, który przeprowadzał Polskę przez okres transformacji, okrągły stół i później. To była Unia Europejska, to było NATO. No, no było o czym opowiadać tej młodzieży amerykańskiej, żeby z tego jakieś wnioski wyciągnęli. Pytanie, o czym by mówił prezydent. Jeden temat na pewno jest, to są te kwestie ukraińskie. Wojna no jest no prezydentem tak, czasów wojny. No tak, współpracując to jest temat. Tylko w związku z tym i na tym mógłby oprzeć jakąś nadzieję swojej kariery, tylko on nie może sobie psuć wizerunku. Bo gdyby on dzisiaj na przykład zawetował taką dziwaczną i niekonstytucyjną ustawę, to jego pozycja jako rzeczywiście polityka niezależnego, polityka odważnego, ponieważ sprzeciwił się własnemu obozowi, ona by bardzo wzrosła, ten wizerunek by zyskał. W tej chwili ten wizerunek stracił. Gdy chodzi o formalne pozycje, prezydent Duda będzie miał kolosalny kłopot, bo w ONZ-cie, żeby zdobyć wysoką pozycję, trzeba mieć zgodę 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa. Wśród nich jest Rosja. Nie wierzę, żeby Rosja dołożyła choć ćwierć palca do tego, żeby Andrzej Duda jakieś wysokie stanowisko w strukturach ONZ-u dostał. Takie pomniejsze stanowisko można mieć, no, być wysłannikiem sekretarza generalnego, ale to nie są żadne znaczące pozycje. Gdy chodzi o Unię Europejską, no to przy całym sporze o praworządność, gdzie na czele jakby tych sił, które tę praworządność łamią, jest prezydent Duda, no trudno spodziewać się, że otrzyma jakieś istotne propozycje. NATO mogłoby być jakimś miejscem, no ale w NATO jest właściwie jedno stanowisko, o które prezydent może walczyć, to jest sekretarz generalny. A to stanowisko będzie obsadzone w lipcu na kolejne kilka lat, więc tutaj jakby timing, mówiąc po sportowemu, nie sprzyja prezydentowi Dudzie. Więc być może on też, robiąc taką analizę, jaką ja przed chwilą panu pokazałem, uznał, że jego miejsce jest na rynku krajowym, w związku z tym trzeba z PiS-em iść ręka w rękę i nie konfliktować się z nimi, bo tu można uzyskać więcej. Być może taka kalkulacja miała miejsce, ale powtarzam, nawet jak ja to mówię, to wie pan, z takim pewnym obrzydzeniem w gruncie rzeczy, dlatego że wie pan, no prezydent to jest prezydent. No jak on zaczyna myśleć o sobie, co będzie robił za 2 lata, no to mówię, to nie jest właściwe. No. Polska jest w trudnym momencie i nie wolno. Oni wszyscy mówią, że przez tą komisję my chcemy walczyć z wpływami rosyjskimi. Ale tak naprawdę to oni tym wpływom rosyjskim dzisiaj pomagają. A przynajmniej polityce rosyjskiej pomagają. Bo co ta ustawa oznacza? Że mamy znowu gorący konflikt polsko-polski. Czy to jest w interesie Putina? No ewidentnie jest w interesie Putina. Więc ja po prostu tego nie rozumiem i uważam, że tutaj został popełniony historyczny błąd. Już nie pamiętam, który amerykański prezydent powiedział, że w pierwszej kadencji walczy się o reelekcję, a w drugiej kadencji o przejście do miejsca w historii. Tak. Miejsce historii. To może każdy prezydent powiedzieć i tak to jest. Ta druga kadencja i miałem taką nadzieję, bo rzeczywiście nie walczysz o reelekcję, nie musisz iść na różne, że tak powiem, taktyczne kompromisy. Można chcieć zbudować coś poważnego. Ale czy łatwo jest przestać być prezydentem? Czy można by to porównać z zawodnikiem, który po wieloletniej karierze przestaje już, zawiesza buty na kołku? Nagle z dnia na dzień zmienia się kompletnie życie, a już do pewnych pewne, oczywiście otwiera to nowe pewnie możliwości, ale też zamyka wiele w krajowej polityce. No już prezydentowi nie wypada pełnić pewnych ról, być zwykłym, nie wiem, posłem czy senatorem. Tak i nie, no, wie pan, ja powiem, końcówka kariery piłkarza jest jeszcze bardziej brutalna niż prezydenta, bo on to robi młodziej. Znaczy, wie pan, no, człowiek, który ma 30 parę lat i kończy karierę, no jest rzeczywiście w takiej sytuacji, że znaczy niby i dobrej, bo jeszcze tyle życia przed nim, no ale jednak to jakaś ważny etap się kończy, to tak się radykalnie w takim momencie. Prezydent zazwyczaj jest nieco starszy, ale tak, to jest radykalna zmiana. To jest rzeczywiście wejście w nową rzeczywistość, gdzie chyba najdowcipniej mówiła o tym Madeleine Albright, która była, nie była prezydentem, ona była sekretarzem stanu u Clintona, czyli takim ministrem spraw zagranicznych. Mówiła, że człowiek
przekonuje się tak dobitnie, że już nie jest tą ważną postacią, jak rano zaczytany w papierach wchodzi do samochodu, siada na tylnym siedzeniu i samochód nie jedzie, bo okazuje się, nie ma kierowcy, ponieważ już przestała być tą osobą oficjalną, wożoną, dowożoną i przywożoną. Więc to jest radykalna zmiana i oceniam, że każdego z nas, bo ja rozmawiałem o tym z moimi przyjaciółmi, kolegami, Blairem, Clintonem, innymi, którzy też młodo zaczęli stosunkowo, też młodo skończyli, że tak potrzeba mniej więcej 2 lat na taki reset, czy na taką reorganizację nie tylko własnego życia, ale przede wszystkim własnego myślenia. Czyli jakby znalezieniu też radości z tego, co się robi, bo ma pan rację, no, można. Jest kilku byłych prezydentów, którzy zasiadają, niewielu, ale kilku jest w Parlamencie Europejskim. Teoretycznie można być wybranym do parlamentu, do Sejmu. Mało tego, we Włoszech na przykład jest zasada, że byli prezydenci z urzędu stają się senatorami. W Senacie otrzymają swoje biura i tak dalej. No ale jakby to nie było, że tak powiem, jakimś tam plastrem czy pudrem, no to nie jest to samo. To może ułatwiać trochę przejście tego okresu, tak powiem, reorganizacji, ale to na pewno nie spełnia ambicji, więc w tym sensie to jest trudna zmiana i jakoś porównalnie tylko do piłkarzy, tak samo do szefów dużych korporacji, ale powiem też i do dziennikarzy, którzy kończą pewną jakby swoją karierę i nie mają pomysłu na co dalej. Dziennikarze ciągną do końca. To jest to tyle wygodniejsze, że można ciągnąć do końca. Także tak. U was nie ma kadencji. Tak. Przechodząc do książki, chcę powiedzieć, że zaczyna się ona od trzęsienia ziemi, czyli od spraw bieżących, czyli od Rosji, a konkretnie od Władimira Putina, od pana spotkania z nim. Zresztą pierwsze, co pada na łamach tej książki, to wspomnienie meczu Korea Polska w 2002 roku na Mundialu i hymnu Edyty Górniak. O tym może za chwilę. Natomiast no, chcę zapytać o Władimira Putina, z którym, jak wynika z książki, byliście, nie chcę powiedzieć jesteście, ale byliście wtedy na ty. Młody prezydent, ciekawy świata. Ale to, co pan pisze, że już wtedy panu, zapytany o cele swoje, już wtedy powiedział w tym 2002 roku, moim celem jest odbudowa Wielkiej Rosji. Proszę o nim opowiedzieć, czy to zdumiewa pana dzisiaj, jego dzisiejsza postawa, przypominając sobie tamtego młodego człowieka z 2002 roku? Najpierw wyjaśnienie. No, między nami nie jest taka wielka różnica wieku, bo Putin zaledwie 2 lata starszy ode mnie. Więc myśmy wtedy byli bardzo młodzi, bo w tym 2002 roku, kiedy spotykamy się, a ja jestem właśnie w drodze powrotnej z meczu inauguracyjnego w Pusan, gdzie przegraliśmy z Koreą 2-0. Zatrzymuję się w Moskwie, to było umówione oczywiście i mam z nim długą rozmowę w prywatnych apartamentach na Kremlu. No więc jesteśmy młodzi, no bo 2002 rok, czyli ja mam lat 48, on ma 50, więc to jest z dzisiejszej perspektywy, to mogę powiedzieć, że byliśmy nawet bardzo młodzi. Druga rzecz, rozmawiamy po rosyjsku, bez tłumaczy, co też jest dużym ułatwieniem, a przy nim także to pomaga Putinowi, bo oni się wszyscy zawsze boją, jak ktoś tam jeszcze w takich rozmowach bierze udział, oni są dużo bardziej wtedy oszczędni i ostrożni. Po trzecie, ja występuję trochę w roli tego prezydenta seniora, no bo ja już jestem 7 lat na urzędzie, Putin dopiero jest 1,5 roku. Więc to jeszcze Putin jest, który dużo słucha, który jest taki dialogowy i który moim zdaniem się absolutnie różni od tego Putina, którego my dzisiaj widzimy. Ja zresztą oceniam, że o ile, jeżeli nazwiemy tego mojego Putina, umownie mojego, z którym się spotykałem, jako Putin 1.0, no to teraz mamy gdzieś Putina 4.0 albo 5.0, taką piątą wersję. I on wtedy powiedział właśnie to, że on ma 2 cele. Odbudować Wielką Rosję, co oznacza, że to jest Rosja z Ukrainą, Białorusią, Azją Centralną, Kaukazem i tak dalej. I odbudować pozycję Rosji na arenie międzynarodowej. To drugie było dosyć zrozumiałe, dlatego że no, każdy właściwie, jak jest prezydentem nawet małego kraju, no to chce, żeby ta pozycja na arenie międzynarodowej była odpowiednio silna. No a Rosja jest w końcu nuklearnym mocarstwem i największym terytorium na świecie, więc
to można było uznać za usprawiedliwiony cel. Natomiast ten pierwszy, ta Wielka Rosja, dla mnie zabrzmiało niebezpiecznie, no bo Wielka Rosja w sytuacji, kiedy mamy niepodległą Białoruś, niepodległą Ukrainę, niepodległy Kazachstan i tak dalej, no to oznacza jednak pewne plany ograniczenia suwerenności czy niepodległości tych krajów, żeby ich wciągnąć do tej rosyjskiej strefy wpływu. Więc w tym sensie, wie pan, to wszystko, co się działo potem, nie było dla mnie niespodzianką, bo ja wiedziałem, że to jest myślenie Putina i dlatego ja przestrzegałem też przed tym. Ja mówiłem o tym w moich rozmowach z partnerami, mówiłem na różnych konferencjach międzynarodowych. I oczywiście często to było przyjmowane z takim, mówiłem, nawet irytacją, no bo oj, znowu przyjechał Kwaśniewski z Polski, no to oni ci wszyscy, Polacy, ci Polacy, oni tych Rosjan nie trawią. Więc, no ale okazało się, że mieliśmy rację, że ja miałem rację. Natomiast do tamtego jeszcze momentu Putin wydawał się, że jest wystarczająco pragmatycznym człowiekiem. Znaczy, że on nie popełnia głupstw albo nie robi jakichś w ogóle szaleńczych kroków. I ja to oceniam tak, że jego jakby sposób myślenia dotyczący na przykład Ukrainy, on miał takie etapy. Wtedy, w 2002 roku, to był rodzaj takiego marzenia, czegoś no, chciałbym. Od 2004 roku, czyli od pomarańczowej rewolucji, której się Putin ogromnie przestraszył i którą uznał za no, upokorzenie, bo jego kandydat najpierw sfałszował wybory, a później w wyniku protestów zostały wybory powtórzone z moim udziałem jako tego mediatora wtedy w Kijowie. To jest moment, w którym nasze relacje się absolutnie zawaliły i były już tylko i wyłącznie złe. Więc ta Ukraina mu ucieka. I moim zdaniem od pomarańczowej rewolucji, to jest przełom 2004-2005, u Putina zaczyna być plan, że on chce tą Ukrainę zdobyć. I próbuje na różne sposoby. Wpływami ekonomicznymi, szantażem ekonomicznym, propagandą, wspieraniem finansowym prorosyjskich polityków, destabilizowaniem Ukrainy na różne sposoby. I to trwa do roku 2014, czyli do tej ucieczki Janukowicza, która moim zdaniem była uzgodniona z Putinem. Nie mam na to żadnych dowodów, ale tak uważam, że Janukowicz dostał takie polecenie, uciekaj, my cię tutaj jakoś uratujemy, znaczy na terytorium Rosji. Ale od 2014 roku, od tej aneksji Krymu i od poparcia dla tych separatystów donieckich i ługańskich, w moim przekonaniu zaczyna się coś, co ja nazywam obsesją. Putin jest, ma obsesję Ukrainy. I ta obsesja przeradza się w coś, co moim zdaniem świadczy o tym, że on zupełnie utracił kontakt z rzeczywistością. On utracił właśnie ten pragmatyzm, który miał. To jest 24 lutego 2022, czyli rozpoczęcie wojny. Dlatego, że i mało tego, wiara, że on tą wojnę zakończy w tydzień. Że on po trzech dniach będzie w Kijowie, że on Zełenskiego usunie, że on będzie miał prorosyjskiego przywódcę, który, że tak powiem, pomoże mu z udziałem oczywiście wojsk rosyjskich opanować całe terytorium Ukrainy, w jakiś sposób włączyć do tej rosyjskiej strefy wpływów. Ja zresztą to mówiłem i Rosjanom to mówiłem, słuchajcie, jeżeli wy sądzicie, że to wiele lat jeszcze przed wojną, że jeżeli wy sądzicie, że was ktokolwiek będzie na Ukrainie witał z kwiatami, to się bardzo mylić. Być może na wschodzie będą milczeć, ale kwiatów nie będzie. Natomiast od Kijowa na zachód będziecie mieli rewoltę. Będziecie mieli normalny ruch oporu ze wszystkimi konsekwencjami. No, okazuje się, moja prognoza była trafna, ale to nie przekonało Putina, bo wie pan, wszystkie systemy, w ogóle Rosjanie nazywają to ten system putinizm. To jest bardzo szczególny system. Tego Rosja tak naprawdę do tej pory jeszcze tak w pełni nie praktykowała. Mówię o Rosji, mówię o Związku Radzieckim. Ponieważ autokratyzm jest typowy dla tego rejonu świata. Tak, Rosja naprawdę miała krótkie, ale króciutkie dosłownie epizody, trochę demokratyczne. To było trochę przed rewolucją październikową, Stołypin, rząd Kiereńskiego. Później to było po Stalinie za Chruszczowa, krótka odwilż. Później była pierestrojka Gorbaczowa. Ale jakby policzyć te wszystkie okresy, to nie wiem, czy się doliczymy nawet 10 lat w sumie. Natomiast generalnie to były systemy autorytarne, to była silna, scentralizowana władza, opresyjna władza i tak dalej. Tylko putinizm różni się od tego, co było za carskiej Rosji i od tego, co było za Związku Radzieckiego tym, że tam służby specjalne, wszystko jednak się nazywało ochrana, NKWD, KGB i tak dalej, były pod jako taką kontrolą. Albo była to kontrola cara i jego otoczenia, albo była to kontrola biura politycznego KC Komunistycznej Partii. Putin jest reprezentantem sił KGB, czyli tej tajnej policji, która jest przy władzy pozbawiona jakiejkolwiek kontroli.
Dzisiaj tych ludzi nie kontroluje nikt. Dzisiaj naprawdę służby specjalne rządzą Rosją. Kontrola parlamentu nie istnieje, kontrola partii, którą stworzył Putin, nie istnieje, kontrola mediów nie istnieje, a społeczeństwo obywatelskie też nie istnieje. Czyli mówiąc krótko, mamy władzę, która jest całkowicie pozbawiona kontroli. Więcej panu powiem. U Putina jest jeszcze i ten problem, że on nawet kontroli takiej rodzinnej nie ma. Bo jedyną kobietą, która jeszcze mogła mu powiedzieć, Wołodia, źle robisz, to była poprzednia żona, Ludmiła. To było takie rówieśnicze małżeństwo, gdzie ona jeszcze mogła mu coś powiedzieć. Teraz już nikt nie ma rodziny. Czyli on nawet w domu mu nikt nie powie, słuchaj tato, słuchaj mężu, no mylisz się. Więc mamy do czynienia z bardzo groźnym, że tak powiem, i człowiekiem, i systemem. Dlatego, że pozbawieni tych mechanizmów check and balance, jak to Amerykanie mówią, czyli pewnego i kontrolowania, i hamowania niektórych złych rzeczy, oni są gotowi, czy Putin jest gotów zrobić jeszcze przy tym jego oderwaniu od rzeczywistości i braku pragmatyzmu, no on może zrobić jeszcze wielkie, wielkie głupstwa. O to właśnie chcę zapytać. Myślałem sobie, różnica między tamtym Putinem 1.0, o którym pan wspominał, i waszej rozmowy pewnie polegała też na tym, że jak siedzieliście, rozmawialiście, to nie na długość tego stołu słynnego ze zdjęć. I różnica jest jeszcze taka, że ta Rosja carska nie miała bomby nuklearnej, a ta obecna ma. Więc chciałem zapytać, czy wierzy pan w taki najczarniejszy scenariusz, czy Putin może doprowadzić, nie wiem, do III wojny światowej, skoro, jak sam on mówi, jeśli świat ma istnieć bez Rosji, to lepiej, żeby nie istniał wcale. Bo chcę też zapytać, jakie pan widzi scenariusze końca tego... Ja powiem za chwilkę. Wie pan, ten cytat jest niezwykle ważny, bo wie pan, on jest dramatycznie niebezpieczny, że właśnie jeśli świat ma być bez Rosji, to lepiej, żeby go w ogóle wcale nie było. Dlaczego? Bo wiesz, on wychodzi z fałszywej tezy, że ktoś chce tą Rosję zniszczyć. Że nagle, nie wiem, jakieś wielkie mocarstwa chciałyby tą Rosję, Zachód. Nie wiem, no Zachód z jednej strony, Chiny może z drugiej, no Zachód, żeby, nie wiem, jak chciał, to całej tej Rosji połknąć nie może, ale wszystkim nie chce. Nie ma żadnych, że tak powiem, takich pomysłów po stronie demokratycznego Zachodu. Ale ta propaganda, która budowana jest wokół tej tezy, dlaczego jest niebezpieczna? Dlatego, że właśnie ona prowadzi do takiej zgody na samozagładę, czyli na użycie na przykład broni nuklearnej. No skoro nie ma być nas, to naplewać, to wszystkich tam można wysadzić w powietrze i tyle. Dlatego to jest tak niebezpieczne. I tu zresztą celuje w tej propagandzie człowiek, który moim zdaniem zupełnie postradał zmysły, były prezydent i były premier Miedwiediew, którego teksty są po prostu no, jak z jakiegoś koszmaru albo ze szpitala dla chorych umysłowo. Pytam, czy broń może być użyta. Tu nie ma nic, wierzę, nie wierzę. To w ogóle nie w tych kategoriach. Wiara nie ma nic do rzeczy. Ważne jest to, że my musimy być, że sam fakt, że musimy rozpatrywać taki scenariusz, pokazuje, jak bardzo znaleźliśmy się w niebezpiecznej sytuacji. Dlatego, że może być tak, że nie wiem, w chwili szaleństwa, czy właśnie w przekonaniu, że tracą grunt pod nogami, że ta ukraińska historia kończy się jak najgorzej, że mogą chcieć spróbować przestraszyć świat na przykład użyciem taktycznej broni nuklearnej, która z punktu widzenia strategicznego nic im nie daje. Dlatego, że jeżeli nawet dzisiaj oni by uderzyli w jakieś miejsce na Ukrainie taką bronią, to przecież to nie oznacza, że Ukraińcy się poddadzą. To nie oznacza, że ta wojna się skończy. Więcej, myślę, że jeszcze determinacja Ukraińców będzie większa, będą chcieli walczyć mocniej. Ale sam fakt, że musimy to rozpatrywać, jest już jakby alarmem. Na razie mamy sojusznika ważnego, trudnego sojusznika, który zachowuje się oczywiście głównie broniąc czy walcząc swoje interesy, ale jednak istotnego w tej kwestii, to są Chiny. Dlatego, że Putin odszedł od retoryki związanej z użyciem broni jądrowej po twardym stanowisku chińskim, że broni jądrowej nie wolno użyć, pierwsze, i nawet nie wolno o tym gadać, po drugie. I on od tego czasu milczy, to wypuszcza takich harcowników jak Miedwiediew, no ale on sam jakby twardo mówi, że tej broni używać nie będzie. Ale to mówi dzisiaj, Putin mówi wiele rzeczy, później robi zupełnie inne, więc ja ufać mu nie można, no ale ten czynnik chiński takiego nacisku na Rosję, żeby tego nie robić, jest istotny. Natomiast gdybym był dzisiaj prezydentem ponownie, to absolutnie z ekspertami bym jeden ze scenariuszy, który rozpatrywał, to jest to, że Putin może to zrobić. Może użyć tej broni.
To chciałem jeszcze zapytać, pan wśród swoich zasług jako prezydent Polski wspomina to, że wtedy weszliśmy do NATO. Proszę powiedzieć, nie chcę tu użyć górnolotnych słów, ale czy my jesteśmy bezpieczni, będąc w NATO? Czy NATO nas obroni, NATO się rozszerza? Odpowiedź jest bardzo prosta. A gdzie byśmy byli, gdybyśmy nie byli w NATO? Przecież mielibyśmy portki pełne strachu. No wie pan, my moglibyśmy być bardzo łatwym kolejnym celem. Dla nas NATO, do którego weszliśmy w 1999 roku, to jest z dzisiejszego punktu widzenia być może najważniejsza decyzja, jaka została podjęta. Bo ona oznacza po pierwsze, że jesteśmy w największym sojuszu politycznym, militarnym na świecie, najbogatszym też sojuszu. Po drugie, obowiązuje artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego, mówiąc krótko, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Mamy w tej chwili stacjonujące wojska amerykańskie w Polsce, co jest ważne, bo gdyby Rosjanie chcieli zaatakować na przykład punkty przerzutu, musieliby jakby dotknąć tych wojsk amerykańskich, które są w Polsce. I wtedy Amerykanie niewątpliwie zmuszeni by zostali do udzielenia daleko idącego wsparcia i dla tych swoich żołnierzy, i dla nas. NATO prezentuje jedność w tej chwili, gdy chodzi o sprawy ukraińskie. Ja uważam, że to jest, wie pan, ja też nie chcę wychodzić na człowieka nieskromnego, ale moim zdaniem ta decyzja z 99 roku, z dzisiejszego punktu widzenia, to jest nie tylko historyczna, ale jest wręcz błogosławiona. No, bylibyśmy naprawdę w wielkim kłopocie, gdyby nas w tym sojuszu nie było. Natomiast na pytanie, czy jesteśmy bezpieczni, niebezpieczni, ja odpowiadam tak. Z punktu widzenia sytuacji, jaka jest, czyli wojny, która się toczy, jesteśmy mniej bezpieczni niż byliśmy 3 lata temu, 5 lat temu czy 7. Z punktu widzenia, dzięki temu, że jesteśmy w NATO, jesteśmy ciągle bezpieczni. Czyli możemy liczyć, że gdyby coś się działo, to wsparcie będzie wystarczające, żeby odstraszać możliwego agresora, a gdyby on zdecydował się na szaleństwo i atakował, to on zostanie tutaj odparty. Poza tym, wie pan, z tego punktu widzenia też dla nas niezwykle ważna jest ta walka, którą toczą Ukraińcy. Bo dzisiaj, gdyby Putin chciał atakować Polskę czy kraje bałtyckie, to on ma straszny dystans. On to może próbować robić rakietami i tak dalej, ale wojskami konwencjonalnymi, lądowymi, to są tygodnie, żeby dojechać do tego. Bo Ukraina się broni, bo Ukraina jest ciągle suwerennym państwem. Więc dlatego ta nasza pomoc dla Ukrainy też musi być tak silna, no bo oddala to fizyczne niebezpieczeństwo jednak o kilkaset kilometrów od naszych granic. Aha. A czy, to już ostatnie pytanie z tej sfery, czy wierzy pan zaangażowany przecież w te ukraińskie sprawy od Majdanu, tego pierwszego? No, od 91, od niepodległości. Ja tak naprawdę w Ukrainie jestem zaangażowany od początku niepodległości ukraińskiej, czyli 91 rok. Czy wierzy pan w Ukrainę, w NATO? Nawet ostatnio czytałem, przyznają to Rosjanie, czyli ten szef grupy Wagnera, Prigozhin, że doprowadziliśmy do tego, powiedział, że dzisiaj Ukraina ma najbardziej nowoczesną i zahartowaną i doświadczoną armię na świecie, a na pewno w Europie. Nie, ja uważam w ogóle, że decyzja o wejściu Ukrainy do NATO powinna być podjęta szybko i Ukraina powinna być w NATO z kilku powodów. Raz, jeżeli nawet ta wojna zakończy się jakimś tam, nie wiem, zamrożeniem czy porozumieniem pokojowym, to Ukraina będzie potrzebowała gwarancji bezpieczeństwa. I dzisiaj oni nie uwierzą już w żadne gwarancje na papierze, bo takie mieli w 1994 roku podpisane w Budapeszcie. Nic z tego nie wyszło. Zostały złamane przez Rosjan w jedną chwilę. Więc oni potrzebują gwarancji skutecznych i poważnych. I to jest jedyna gwarancja, którą my możemy oferować Ukrainie, nawet jeżeli ona nie będzie miała 100% terytorium, jeżeli tam część będzie ciągle albo okupowana, albo pod dyskusją, to jest wejście do NATO. NATO jest gwarancją bezpieczeństwa, członkostwo w NATO jest gwarancją bezpieczeństwa Ukrainy. Punkt pierwszy. Punkt drugi. Ukraina już jest częściowo w NATO. Oni dysponują naszą bronią. Oni są dopuszczeni do tajemnic natowskich. Oni są szkoleni przez nas, więc umówmy się, że te związki takie praktyczne natowsko-ukraińskie już są bardzo silne. A trzecia rzecz to jest to, o czym Prigozhin mówi, tu się z nim zgadzam, to będzie po tej wojnie najbardziej doświadczona, najbardziej bitna armia Europy. I z punktu widzenia NATO jest dużo lepiej mieć taką armię w środku NATO, aniżeli poza. Wtedy też nie mamy tylu instrumentów kontrolnych. Armia w NATO musi trzymać się standardów natowskich. Podlega no, jakby takiej kontroli i obserwacji i tak dalej, i tak dalej. Także ja uważam, że decyzja o wejściu Ukrainy do NATO powinna być podjęta szybko,
a decyzja o przyłączeniu Ukrainy do Unii Europejskiej będzie trochę trudniejsza, dlatego że kraju w stanie wojny przyjąć do Unii nie sposób, a po wojnie Ukraina będzie miała bardzo trudny proces powrotu do normalności, bo oni dzisiaj żyją w warunkach dyktatury wojennej. Wie pan, no, ani nie ma tam wielkiego pluralizmu politycznego dzisiaj, ani wielkich swobód medialnych i tak dalej. I żeby wrócić do tego wszystkiego, no to będzie trochę czasu potrzeba, ale tak czy inaczej ta perspektywa Ukraina w Unii Europejskiej też powinna być czytelnie zarysowana i powinniśmy ich mieć także i w tej organizacji. A dla nas to są tylko plusy. I z jednym minusem, który Polacy powinni zrozumieć, że tymi pieniędzmi, które do tej pory z Unii, czyli od roku 2004, czyli to już jest też 19 lat, jak w chwili 18, które otrzymywała Polska, trzeba będzie się dzielić z Ukraińcami, bo większość tych środków pójdzie na Ukrainę. No ale z taką sytuacją musieli się zmierzyć i Hiszpanie, kiedy myśmy wchodzili do Unii Europejskiej, i Portugalczycy, dlatego że no taka jest kolej rzeczy. To teraz pytanie do pana jako byłego ministra sportu, byłego szefa PKOL-u, który był ze sportowcami na tylu igrzyskach. Ja zresztą spotkałem pana pierwszy raz w Atlancie i nawet, o czym pewnie pan nie może pamiętać, ale pomógł mi pan w zrobieniu rozmowy z Juanem Antonio Samaranchem, bo on wtedy był w polskiej misji, gościł. Ale chciałem zapytać, byłby pan na tylu igrzyskach, bo i Sydney, i Ateny, i... Seul przez to moje ukochane igrzyska, bo pierwsze. Co pan sądzi o dyskwalifikacji rosyjskich, białoruskich sportowców? Tomasz Bach, czyli obecny szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, robi wszystko, żeby oni mogli wystartować w Paryżu. Ułatwił wielu związkom sportowym organizowanie imprez z udziałem rosyjskich sportowców. Jedne dyscypliny się buntują, jest piłka nożna, są te obostrzenia, dyskwalifikacje, ale są takie dyscypliny, gdzie to na przykład Polska rezygnuje z jakichś zawodów szermierczych, bo musieliby przyjechać sportowcy. Pytam dlatego, że pan też zna świetnie sportowców i ja pamiętam, że w wielu wywiadach wielu polskich sportowców mówiło mi ci, którzy byli na igrzyskach w Moskwie, a nie pojechali potem do Los Angeles, że największą ich tragedią, że kariery się zatrzymane i tak dalej, że żeśmy zapłacili wtedy za politykę i jako taki największą zadrę w swoich sportowych karierach wspominają ten bojkot igrzysk w Los Angeles. Pan porusza niezwykle istotny temat, tylko wymaga pan ode mnie odpowiedzi krótkiej bardzo, czy mogę dłużej mówić? Może pan mówić dłużej i proszę zakończyć, czy w razie czego, gdyby Rosjanie i Białorusini mieli występować, ich sportowcy w Paryżu, to czy Polska powinna... No to zakończę tym, bo tu mam dosyć jasną odpowiedź. Natomiast problem jest następujący. Otóż... jedną z idei ruchu olimpijskiego, w którym, jak pan wie, byłem zaangażowany, było to, żeby rozdzielać ruch olimpijski od polityki. I jako idea brzmi to dobrze. Jako praktyka jest to całkowicie niemożliwe. Igrzyska olimpijskie od zarania dziejów po dzisiaj i po jutro, i kiedy pan jeszcze będzie to je oglądał, pan jest młodszy ode mnie, pan więcej poogląda, one będą związane i będą pod wpływem polityki. Tak było w 1936 roku, tak było, kiedy była pierwsza wojna i nie można było organizować igrzysk. Tak było w 1936 roku, kiedy Niemcy organizowali, Hitler de facto spowodował i walczył o to, żeby były igrzyska i letnie w Berlinie, i zimowe w Garmisch-Partenkirchen. W czasie igrzysk w Monachium mieliśmy atak terrorystyczny Czarnego Września na sportowców izraelskich. Później mieliśmy bojkot ze strony Amerykanów za Afganistan, Moskwy 80 roku. Mieliśmy bojkot krajów Europy Wschodniej, moim zdaniem całkowicie bezsensowny, no ale był w 84 roku. Mieliśmy takie częściowe bojkoty, na przykład igrzysk w 88 roku w Seulu i tak dalej. Dzisiaj jesteśmy cały czas w tej sytuacji, w której hasło trzymać sport i politykę osobno jest piękne, ale jest słabo wykonalne, dlatego że ta polityka włazi w ten sport, włazi decyzjami o przyznaniu igrzysk olimpijskich, włazi decyzjami o finansowaniu, włazi decyzjami o sponsoringu. No tej polityki jest całe mnóstwo. I gdybym ja dzisiaj miał powiedzieć o głównych zagrożeniach dla ruchu olimpijskiego w przyszłości, to bym powiedział, że to są dwa zagrożenia. Z jednej strony to jest właśnie polityka, to jest trwałe zagrożenie, drugie to są pieniądze, ponieważ właściwie jeżeli tych dwóch rzeczy nie ma, to nikt, żeby nie wiem jak chciał, żadnych igrzysk nie zorganizuje i tak dalej. Teraz oczywiście
mamy wojnę i tu ruch olimpijski i cały ruch sportowy nie może być wobec tej wojny obojętny. Czyli musi być jasne i to jest stanowisko Komitetu Olimpijskiego i tak dalej. My tę wojnę i tę agresję potępiamy. To nie jest też takie oczywiste, żeby była jasność, bo w komitecie, Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim jest około 200 krajów, tam 190 coś chyba, jako członkowie. Z tego kilkadziesiąt jest, ma jasną postawę, gdy chodzi o agresję rosyjską. Kilka tych najbliższych Rosji, czyli Rosja, Korea Północna, Wenezuela, nie wiem, kto tam jeszcze są z Rosją, ale ta reszta tych krajów jakby odległych, to albo jest odległa od wojny i niewiele rozumie, albo jest uzależniona od rosyjskiego gazu i ropy i chętnie, że tak powiem, jest z Rosją. Czyli ten Bach musi nieźle, Bach, szef Komitetu Olimpijskiego, musi nieźle kluczyć, żeby on takich głosowań po prostu nie przegrywał, bo każdy głos liczy się tak samo. Głos Wenezueli, głos Polski liczą się tak samo. Więc to jest następny problem, że to jest delikatna materia i trzeba tu... I to sam fakt, że MKOL wypowiedział się jednoznacznie co do oceny tej wojny, to już jest spory sukces. Teraz oczywiście jest następna kwestia, która ma taki wymiar, powiedział ludzki, no, igrzyska są dla sportowców. I teraz oczywiście trzeba przyjąć, że sportowcy tej wojny nie wywołali. Więc ten pomysł, który jest, że dobrze, drużyn nie dopuszczamy, drużyny nie mogą uczestniczyć z Rosji i Białorusi, no ale gdy chodzi o sportowców samych, to dlaczego nie? Problem, który ja mam, jest taki, że o ile, jak mówię, no, część sportowców zachowuje się okej, no bo na przykład Rublow, tenisista, który oczywiście od lat już nie mieszka w Rosji i może nie musi, pewno rodzina jego też, więc on się już niczego nie boi, on wypowiada się w sprawie wojny bardzo jasno. Ale już na przykład Miedwiediew się nie wypowiada, mówię też o tenisiście, nie wypowiada się jasno. Teraz cała rzecz polega na tym, czy rzeczywiście do tej propozycji, aby oni występowali pod neutralną flagą, bez hymnu, gdyby wygrywali. Czy należałoby dodać coś takiego, co jest delikatną kwestią, mówiąc wprost, ale być może konieczną, że w jakiejś formie, nie takiej bardzo radykalnej, ale no, oni podpisują dokument, który jest potępieniem wojny i który no, pokazuje ich, że oni są po właściwej stronie mocy. Nie wiem, ilu by się zdecydowało to podpisać, bo to byłaby trochę taka lojalka wobec MKOL-u, nazwijmy to, żeby to użyć określeń z przeszłości. Być może część by się zdecydowała to podpisać, bo dla nich te kariery są też niezwykle ważne, bo problem sportowca polega na tym, że często igrzyska to jest jedyny występ. To nie jest kariera, tak jak powiedział, dziennikarska, komentatora sportowego, który może mieć 90 lat i ciągle jeszcze komentować igrzyska. Jak świętej Bogdan Tomaszewski. Jak Bogdan Tomaszewski choćby. To tak nie jest, więc on ma jedne igrzyska, czasami dwa, jak jest bardzo w szczęśliwym położeniu i dobrym jest sportowcem i ma dobre zdrowie, może być na trzech czy na więcej raczej nie. Więc to może być też jakieś rozwiązanie. Na pewno byłbym za tym, żeby z tych ekip wykluczyć już tak zdecydowanie tych sportowców, którzy są związani z klubami wojskowymi czy z klubami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Bo jeżeli ich przygotowania mają być finansowane przez tego rodzaju struktury, które ewidentnie w sposób najbardziej brutalny uczestniczą w tej wojnie, no to mamy tytuł, żeby powiedzieć nie, no, dla CSKA i dla takich klubów, które tam produkują też na pęczki różnych mistrzów, miejsca nie ma. Więc sprawa jest niezwykle delikatna. W moim przekonaniu MKOL, no, maksimum tego, co może zrobić, to zaproponować udział indywidualny pod flagą neutralną, bez hymnu i być może z podpisaniem jakiegoś takiego ogólnego apelu antywojennego, który mógłby no, pokazać, że ci sportowcy, a kto nie chce podpisać, dobra, no to nie startuje, tyle. Zresztą ten apel antywojenny mógłby być jakby podpisywany przez wszystkich sportowców uczestniczących, bo generalnie w idei Igrzysk Olimpijskich jest pokój, a nie wojna. I ostatnie krótkie pytanie. Jeżeli by nawet MKOL przyjął to, że sportowcy rosyjscy i białoruscy pod tymi flagą neutralną uczestniczą, absolutnie polscy sportowcy powinni brać udział. Dlatego, że większej krzywdy, nawet jeżeli ta polityka jest taka, jaka jest wredna, brutalna, agresywna i tak dalej, to większej krzywdy w stosunku do młodych ludzi, którzy poświęcili tyle wysiłku, żeby przygotować się do tych igrzysk, żeby na nich powalczyć, to my nie możemy zrobić.
I nie zrobimy tego, nie zastąpimy tego żadnymi igrzyskami przyjaźni czy tych, co nie pojechali i tak dalej, bo tu nie ma żadnego porównania. Natomiast punktem wyjścia do tego wszystkiego, o czym mówię, jest przyjęcie do wiadomości przez wszystkich, przez pana, dziennikarzy, sportowców, polityków, że niestety polityka się wpycha do tych ruchu olimpijskiego i to jest jak nowotwór, z którym nie ma jak sobie poradzić. No. Mieliśmy naprawdę krótkie okresy, kiedy ruch olimpijski mógł spokojnie się rozwijać i ten wpływ polityczny był ograniczony. Ale to są krótkie okresy. Jakbyśmy tak zaczęli liczyć, to podejrzewam, że było tego mniej aniżeli więcej w sensie czasu. Moi drodzy, chcę powiedzieć, że powolutku otwieramy linie telefoniczne, bo taki długi wstęp, bo ja chciałem porozmawiać o tych kwestiach bieżących, polskich i na temat wojny w Ukrainie z osobą, która ma taki osąd, zna tych ludzi przede wszystkim, którzy tą historię tworzą. Natomiast teraz, żeby przejść troszeczkę do spraw luźniejszych, jako że jesteśmy w kanale sportowym, nie bez powodu za pana plecami powiesiliśmy koszulkę Arsenalu, którego jest pan kibicem, to jest mało powiedziane, jest pan jedynym Polakiem, który strzelił gola na Highbury, dawnym stanie Arsenal, bo już wczoraj na Emirates strzelił kolejny Polak, Jakub Kiwior. Tak, i to w zwycięskim meczu tak, tak. 5-0. Ale to proszę powiedzieć, jak w ogóle, czemu ze wszystkich klubów właśnie Arsenal, jak do tego doszło, jak doszło do tego eventu na murawie? No, w książce tam troszeczkę jest o tym, ale ja w 1974 roku, jako młody człowiek, 20-letni, nawet chyba jeszcze niespełna, bo w listopadzie się urodziłem, latem pojechałem do znajomych mojego taty do Londynu. No i oczywiście tam brakowało mi pieniędzy na takie drobne wydatki. I ktoś mi zasugerował, że jest jakaś praca pomocnika w pubie. No więc poszedłem tam pracować, pomagałem, zarabiałem trochę tych funtów. A pub okazał się bardzo blisko Highbury. I większość ludzi, tych Anglików pracujących w klubie, to byli kibice Arsenalu. W związku z tym zabierali mnie na mecze, oczywiście na te najtańsze trybuny, no ale tam po raz pierwszy oglądałem piłkę angielską, która robiła kolosalne wrażenie, bo ona zresztą tak jak i dzisiaj, ona się odbywała na innej intensywności. Oni wszyscy szybciej biegali po prostu, szybciej biegali, walczyli. Byłem na kilku meczach, może trzech, nie więcej. No i sentyment został. I później zawsze tak z sympatią obserwowałem, jak temu Arsenalowi idzie. Długi czas szło tak sobie, aż w końcu Arsene Wenger doprowadził do tego, że Arsenal został mistrzem Anglii. Ja już byłem prezydentem, napisałem list do klubu i do Wengera, gratulując im to. No i niedługo potem była wizyta moja oficjalna na zaproszenie Królowej Brytyjskiej. No i w trakcie budowania programu ktoś zapytał, czy ja bym coś chciał szczególnie obejrzeć. Ja powiedziałem tak, że chciałbym być na Highbury, no byłem dawno... Myśleli, że może British Museum, czy... Nie, British Museum też było, to nie tak, żeśmy tylko się ograniczyli do stadionu, no ale byliśmy tam na stadionie. Był Wenger, byli tam działacze klubu, zawodnicy byli gdzieś tam w środkach treningowych, więc nie było ich. No i weszliśmy na tą murawę, no, znalazła się piłka. No jak już jest piłka, my co prawda w garniturach, pod krawatami i tak dalej. Jurek Szmajdziński, wtedy minister obrony narodowej, zginął w katastrofie pod Smoleńskim. Bardzo fajny człowiek, wysoki, stanął na bramkę. No a ja strzeliłem mu, pamiętam, przy prawym słupku, taki w boczną siatkę, bardzo ładnego karnego. No i oczywiście później... Pan sobie teraz może żartować, że byłem pierwszym Polakiem, który strzelił na Highbury, ale się bardzo cieszę, że wreszcie jest prawdziwy piłkarz, który strzelił. I moim zdaniem baliśmy się, jak temu Kiwiorowi kariera będzie się tam układała, ale zdaje się, że on ma szansę być tam poważnym zawodnikiem, a to dla reprezentacji będzie wielki, wielki plus. Oby, chcę powiedzieć, że jest nawet zdjęcie, nie wiem, czy kamera nasza chwyci, czyli... Musiało być to na tyle istotne wydarzenie, że nawet wśród niewielu zdjęć, jakie tutaj są, jest... Nie, trochę jest, no, ale to zdjęcie jest oczywiście ciekawe, no, tak. Pokazujące sportowe pasje. No. Można zażartować, że widocznie wtedy się zaczęła miłość Arsenalu do polskich bramkarzy. Od Szmajdzińskiego. Tak, potem Wojtek Szczęsny, Łukasz Fabiański i oby byli kolejni. Mamy pierwszy telefon. Kto się do nas dodzwonił? Halo, halo.
Dobry wieczór, Krzysiek z tej strony. Dobry wieczór. Jako że konwencja programu jest, że przychodzimy na ty, no to witam Michale, ale no w stosunku do urzędu nie wypada mi powiedzieć inaczej, tylko dobry wieczór, panie prezydencie. Dobry wieczór. W pierwszej kolejności chciałem pozdrowić wszystkich niewiernych, którzy nie wierzyli, że się dzisiaj dodzwonię do programu. I mam szybkie pytanie. Czy nadal pan prezydent uważa, że budżet takowy dzień, kiedy Rosja, to że budżet w NATO? Miłego wieczoru już tutaj nie... Nie wiem. Nie będę zajmował linii. Tak, wiem, do czego pan pije, za przeproszeniem. Ale powiem tak, był taki moment, ja uważam, że to jest na długą rozmowę, że gdybyśmy być może lepiej tą politykę wobec, jako Zachód, czyli może bardziej aktywnie tą politykę prowadzili pod koniec lat 90., czyli bardzo dawno temu, czy jeszcze jak był Jelcyn, bo Jelcyn wtedy krótki czas wspierał takie liberalne ruchy w Rosji. Wtedy premierem był Gajdar, wicepremierem Czubajs, te nazwiska niewiele wam dzisiaj powiedzą, ale to był taki moment, że być może gdyby wtedy bardziej wesprzeć te liberalne ruchy, to ta Rosja może by tak nie omsknęła się w ten autorytaryzm. Chociaż czy byłby wtedy Putin prezydentem, też nie wiemy, bo pamiętajcie, że Jelcyn przez długi czas nie myślał. Putin się pojawił w rezultacie różnych takich gier kremlowskich, bo takim ulubionym kandydatem na następcę przez Jelcyna to był Niemcow. To był taki właśnie liberalny polityk, też przez czas jakiś wicepremier, taki młody, przystojny, świetny orator, którego później w okresie już putinowskim zamordowano gdzieś tam niedaleko murów kremlowskich. Więc być może ta historia inaczej by się potoczyła, ale dzisiaj sprawa jest zamknięta. To wszystko, co Putin zrobił swoją polityką, agresja przeciwko Ukrainie, moim zdaniem zamyka jakąkolwiek drogę Rosji do nawet jakiejś współpracy z NATO. Oni w tej chwili są w trakcie wypowiadania wszystkich umów i układów międzynarodowych, które były zawarte w międzyczasie, gdy chodzi o współpracę wojskową i tak dalej, i tak dalej. Także temat jest zamknięty. A to przy okazji zapytam o Borysa Jelcyna, bo w ogóle widzowie też na czacie pytają o przeróżne osoby. One się przewijają na kartach tej książki. Choćby też i miałem tutaj pytanie o królową brytyjską, bo powiedział pan, że to jedna z najwybitniejszych, najciekawszych osób, jakie pan spotkał w swojej dyplomatycznej karierze. Potwierdza. Zresztą myślę, że wielu polityków, którzy ją spotkali, miało podobne wrażenie, bo to było takie połączenie takiej dużej bezpośredniości jednocześnie z majestatem. Czyli ona tak była i blisko, i daleko. Z drugiej strony, jak się już z nią zaczęło rozmawiać i jak się uniknęło tych wszystkich protokolarnych ograniczeń typu, że nie rozmawiać o polityce, tylko o czymś tam bardziej ogólnym, to okazywało się, że królowa brytyjska jest niezwykle zorientowana, gdy chodzi o politykę. Ma przebogate doświadczenie, bo ona pracowała z premierami, poczynając od Winstona Churchilla, więc to jest zupełnie niezwykłe. I to były rzeczywiście pasjonujące rozmowy, tak samo jak ona miała takie... No, nie chcę powtarzać tego, co jest w książce, raczej namawiam państwa, żeby po tą książkę sięgnąć. Nie, ale ona też miała takie brytyjskie poczucie humoru. To znaczy ona mówiła coś, co było takie dosyć delikatne, ogólne, ale trafiało w punkt. Także to była bardzo, bardzo wybitna postać. A czy to tylko dopytam, czy prawdziwa jest ta historia, że Borys Jelcyn, bo o niego, jak pan jego wspomina, chciałem zapytać, że on się zgodził na to, żeby Polska przystąpiła do NATO, dał na to zgodę podczas jakiegoś długiego wieczoru z Lechem Wałęsą mocno... No tak, tanie. No to zresztą pisane jest w kilku źródłach, tych, którzy byli, bo mnie przy tym nie było, ale to mówił Mieczysław Wachowski i sam Wałęsa, że oni rzeczywiście tam nieźle pobiesiadowali. Jelcyn akurat to bardzo lubił. No i on na koniec tej biesiady właśnie zgodził się, że dobra, no to już jak chcecie do tego NATO, to idźcie.
co nasi wpisali do dokumentów, a co następnego dnia w delegacji rosyjskiej, gdzie był minister spraw zagranicznych i inni, wywołał furię. W gruncie rzeczy nie wiem, czy to był dobry zamysł, żeby tą drogą się z Jelcynem dogadywać. Ja później z nim przez lata od 95 do 99 prowadziłem rozmowy, żeby go jakby zmiękczyć i żeby on taką zgodę wydał. No i w końcu się zgodzili, ale to trzeba też powiedzieć, że to była ogromna zasługa Amerykanów, bo tu Amerykanie wykazali kolosalną determinację, żeby do tego rozszerzenia NATO doprowadzić, czyli to był i Clinton jako prezydent, i pani Albright jako sekretarz stanu. Ona szczególnie czuła tą sprawę, bo ona jest, była, zmarła niestety, była Czeszką. I ona jako Czeszka, emigrantka czeska doskonale wiedziała, że z punktu widzenia takich krajów jak Polska, Czechy, Słowacja, to NATO to jest kwestia być albo nie być. I z Jelcynem, jak mówię, no, strasznie trudne te były rozmowy, ale mimo wszystko uważam, że w Jelcynie było coś takiego, jak trochę takiego, on nie był żadnym demokratą oczywiście, ale był trochę takiego instynktu demokratycznego. Czyli że już jak na końcu drogi trzeba było podejmować decyzję, to on raczej przychylał się do decyzji bardziej demokratycznych, a nie mniej. W przypadku Putina jest dokładnie odwrotnie. Znaczy w nim nie ma w ogóle żadnego instynktu demokratycznego. W nim jest to myślenie wielkorosyjskie czy wielkoruskie i z tym jest rzeczywiście kłopot. Odbieramy kolejny telefon. Kto tym razem się do nas dodzwonił? Witam panie Michale, Sławek Sosnowski z Bergen. Witamy. Z Bergen? Panie prezydencie. Tak, z Bergen, z Norwegii. Norwegia. Często dzwonią widzowie z zagranicy, z różnych dalekich. No tak się toczą losy Polaków za granicą. Proszę bardzo. Ja bym miał dwa pytania do pana, panie prezydencie. Czy z perspektywy czasu uważa pan, że polscy żołnierze słusznie brali udział w wojnie w Iraku i w Afganistanie? To będzie moje pierwsze pytanie. Tak, no słusznie, znaczy tak, słusznie. Powiem panu dlatego, że to jest kwestia właśnie tych sojuszy, w których jesteśmy. Bo być w NATO oznacza nie tylko, że tak powiem, czekać na pomoc, którą NATO udzieli, ale również być gotowym do wspólnych działań. Więc w tym sensie to, że Polska pokazała, że jest gotowa i umiemy to zrobić, żeby w tego rodzaju misjach uczestniczyć, moim zdaniem miało sens. To miało również sens i z drugiego względu, że te misje to był niezwykły poligon doświadczalny dla żołnierzy. No bo szkolenia takie na polach ćwiczebnych tu w Polsce są ważne i trzeba je robić, ale tak prawdziwy sprawdzian to się odbywa, to jest tak trochę, wie pan, jak z treningiem i meczem. No, treningi są ważne i bez nich na mecz pojechać nie sposób, no ale ten mecz od czasu do czasu trzeba zagrać i to sprawdzenie polskich żołnierzy, polskich oficerów, środków łączności, środków transportu, całej logistyki na tych trudnych, że tak powiem, w trudnych operacjach, bo Irak był trudną operacją i Afganistan był trudną operacją, to było istotne i to podniosło jakość polskiego wojska. Także zaufanie do Polski w sensie politycznym wzrosło. Z punktu widzenia wojska to było zdobycie dużych umiejętności nowych, zbudowanie też silnej pozycji wojska w tym strukturach natowskich. Jedynie nad czym należy ubolewać, no to jest to, że każda z tych misji kończyła się jednak też na szczęście niewielką, no ale jednak pewną ilością ofiar. No i oczywiście to jest zawsze żal, to jest zawsze strata, no ale z drugiej strony to jest wpisane w żołnierski zawód, więc nie można nikogo, przyjmując do wojska na żołnierza zawodowego czy na oficera zawodowego, powiedzieć mu, że to jest zawód bez ryzyka. No to jest zawód o wysokim poziomie ryzyka, więc krótka odpowiedź brzmi, że to miało sens. No ale mieliśmy tam uzyskać pewne biznesy, tak? Mieliśmy brać udział w rozwoju Iraku, tak? Później i potem się okazało, że no, nasze firmy zostały, że tak powiem, wyłuskane z tego. Mieliśmy mieć tam twarde interesy, a okazało się na końcu, że niestety nic nie zyskaliśmy. Nie, no coś tam dostaliśmy, ale bardzo niewiele, ale to wynika niestety, to z wojskiem nie ma nic wspólnego. To wynika z naszego jakby pewnej słabości w zajmowaniu się takimi sprawami. Mówię tu głównie o przedsiębiorstwach i powiem panu szczerze, że teraz będziemy mieli lepszy sprawdzian, bo Irak to był daleko i tam rzeczywiście w tej konkurencji no nie daliśmy sobie rady. Ale teraz będziemy mieli duży program odbudowy Ukrainy. Ja tutaj mam nadzieję... Tak, słucham?
Tak pan sądzi, że nas dopuszczą? Takie mocarstwa jak Francja i Niemcy? Nie, no ale no, wie pan, oczywiście, znaczy, my mamy tu argumenty nieporównanie silniejsze niż mieliśmy w Iraku, dlatego że jesteśmy sąsiadami, logistycznie jesteśmy najbliżej, poza tym mamy dużą historię w związku no, z Ukrainą, także w sensie pracowników, specjalistów, przecież kilkaset tysięcy co najmniej robotników i inżynierów i techników ukraińskich pracowało w Polsce, więc ani Niemcy, ani Francuzi, ani tym bardziej Amerykanie, nikt się nie podda w tej konkurencji, tylko właśnie my powinniśmy umieć w niej zaistnieć. I to jest wielkie zadanie dla rządu i wielkie zadanie przede wszystkim dla firm, żeby były gotowe na tą godzinę zero. Bo ja mam nadzieję, że w moim przekonaniu, jeżeli zebrać wszystkie atuty, jakie Polska ma, my powinniśmy być w trójce największych, że tak powiem, uczestników programu odbudowy Ukrainy. Z Niemcami, którzy no, mają duży potencjał, i z Amerykanami. My powinniśmy być w tej trójce, bardziej niż Francuzi na przykład. I twoje drugie pytanie? Czy to było drugie pytanie? No znaczy, to nie było konkretne drugie pytanie, bo rozmowa się dosyć dobrze układa. Nie wiem, czy wypada mi pytać, ale no, chyba się jednak zapytam o te więzienia CIA nieszczęsne, za którą Polska zapłaciła karę, gdy ówczesny pan Leszek Miller się wypierał, tak? Że nie było żadnych więzień, a potem się okazało, że są. W książce akurat mówimy o tym, to jest, także też kieruję do książki. To był element współpracy wywiadowczej Polski i Ameryki, więc myśmy mówili, Miller mówił to, co mógł mówić, no bo jeżeli coś jest objęte tajemnicą, no to trudno paplać na lewo i na prawo, no bo tak się nie da. Amerykanie tu niewątpliwie, że Amerykanie całą odpowiedzialność za to działanie muszą wziąć na siebie, dlatego że to oni prowadzili, tak powiem, te przesłuchania i tak dalej, stosowali, jeżeli to prawda, metody niewłaściwe. Natomiast myśmy udzielili miejsca ze względu na to, że taka była prośba służb wywiadowczych amerykańskich, że oni potrzebują miejsca dla przesłuchań tych ludzi, tych terrorystów, których znajdują w Afganistanie, ze względu na to, że ogromną rolę gra czas, że pozyskanie informacji może spowodować, że uda się zapobiec jakimś kolejnym atakom terrorystycznym i śmierci kolejnych dziesiątek czy setek osób. No, to nie jest taki argument bez znaczenia. Moim zdaniem to była istotna kwestia. Sam Bush w rozmowie ze mną twierdził, że to bardzo by im pomagało, że oni rozbroili w ten sposób wiele planowanych ataków. No ale myśmy, widząc, że Amerykanie nie dopuszczają nas do takiej wiedzy wewnętrznej, co tam się dzieje, zażądali zakończenia tego i zostało to zakończone. No, wie pan, to są takie właśnie kwestie, które zawsze są związane z ryzykiem, no ale w warunkach wojny z terroryzmem no, podjęliśmy takie ryzyko. Drugi raz, gdybym miał podejmować tę decyzję, pewno bym się nie zgodził. No, ale wtedy wydawało się, że możemy z Amerykanami, że możemy im po prostu bardziej ufać, niż się później to okazało. I te słowa padają w książce. Teraz ja mam do ciebie pytanie. Powiedz, czy chciałbyś otrzymać taką książkę z autografem prezydenta? Oczywiście, tak. O, to, bo zapomniałem o tym powiedzieć, gdy zaczynały się telefony. Słuchajcie, mamy takich pięć książek i pan prezydent zadecyduje komu, temu No tak, no wykazuje duże zainteresowanie polityką, więc... Tylko daj nam, jak masz na imię, przypomnij? Krzysztof. O. Sławek. A, to przepraszam. To cię namierzamy zaraz po telefonie i jesteśmy z tobą w kontakcie. Jedna książka idzie do ciebie. Do Bergen, tak? Do Bergen. Tak. Wysyłamy. Czekamy na kolejne telefony, a tymczasem żartobliwie nieco nawiązując do pana relacji z Ukraińcami i z prezydentem Leonidem Kuczmą. Czy to prawda, że prezydent Leonid Kuczma miał do pana pretensje, że przyłożył pan rękę do naturalizowania Emanuela Olisadebe, tak. Bo to się zdarzyło, jakby no, on trafił do reprezentacji Polski właśnie za pana sprawą. Tak, no, bardzo za tą naturalizacją chodził i trener Engel, i wiceprezes wtedy Boniek. Ja to zrobiłem, ale też tak z przekonaniem, co mnie najbardziej przekonało, że żona Emanuela jest Polką. Tak, on się tu ożenił. No tak. Więc to jest taki poważny tytuł, żeby otrzymał obywatelstwo polskie, otrzymał.
I niedługo po tym, jak trafił do reprezentacji, graliśmy w grupie eliminacyjnej z Ukrainą. Właśnie do mundialu w Japonii. Tak, na stadionie w Kijowie. I był tam Kuczma. I myśmy ten mecz wygrali bodajże 3-1 czy 3-2? Tak, 3-2. Tak. 3-2 i dwie bramki strzelił Olisadebe. No i kilka dni później spotykam się w Nowym Jorku na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z Kuczmą. No i tam siedzimy. No i on do mnie mówi, rozmawiałem po rosyjsku, on do mnie mówi, wiesz, byłem na tym meczu. Ja mówię, no co? No nie, dobry mecz, dobry mecz. Wygraliście zasłużenie, mówi Kuczma. No, no dobrze, dziękuję. Ale wiesz, ale z jedną sprawą to mam problem. A jaką sprawą masz problem? Powiem ci szczerze, ten czarny to nie Polak. Ten czarny nie Polak. I on, jemu wyraźnie, że tak powiem, uwierało to, że drużyna Ukrainy została, że tak powiem, pokonana przez czarnoskórego Emanuela Elisadeby. Ja mu tłumaczyłem, słuchaj, obywatel polski, oczywiście nieurodzony w Polsce, obywatel, taka jest żona Polka, ale to go nie przekonywało. I miał taki istotny żal i był przekonany, że gdyby nie Elisadeby, to Ukraina by ten mecz wygrała. Jeszcze wrócimy do tych piłkarskich spraw, do mundialu. Musimy przecież w Korei, ale jest kolejny telefon, to słuchamy. Halo? Halo, halo. Cześć Michał, dobry wieczór panie prezydencie. Dobry wieczór. Marcin Storunia z tej strony, kłania się. Po raz kolejny dzieje się magia internetu, ponieważ ja pana prezydenta już spotkałem. Będąc małym chłopcem w Toruniu w 95 roku, kiedy pan prezydent no, objazd tutaj związany z kampanią wyborczą prowadził. No miło. No i tak teraz się spotykamy. Ja już mam troszkę więcej lat niż wtedy. Ja też, proszę. No i takie mam pytania już też bardziej świadome, być może zahaczające o formułę tego programu Hate Park, bo mówi pan prezydent, ja w zasadzie od początku ten program oglądam, mówił pan prezydent o poszanowaniu konstytucji, o wysokich standardach demokracji. Natomiast jak sobie przypominam na przykład końcówkę prezydentury drugiej kadencji pana prezydenta, no to tutaj no, takie dyskusyjne były zachowania z pana strony dotyczące na przykład ułaskawienia pana Zbigniewa Sobotki, oskarżonego i skazanego za udział w aferze Starachowickiej. Ponadto jeszcze, to już tak cofając się troszkę dalej do pierwszej kadencji, no to afera Olina i też tutaj tak odnosząc się do publikacji z kolei pana Mariana Zacharskiego pod tytułem Rosyjska ruletka, zresztą polecam tutaj wszystkim widzom tę lekturę, no to też pan Marian Zacharski tak w swojej publikacji taki przekaz niósł, że nie był pan zainteresowany za bardzo tutaj wyjaśnieniem tych kwestii związanych tutaj z obecnością właśnie rosyjskich szpiegów wtedy w ich działalności na terenie naszego państwa. I czy może pan się tutaj do tych odnieść? To tyle ode mnie. Pozdrawiam wszystkich, nie blokuję linii i życzę dobrego wieczoru. Czy ewentualnie książkę możemy dać temu słuchaczowi? Możemy. Czy chcesz książkę z autografem? Tak, oczywiście. To jesteśmy. Jakie imię? Marcin. Marcin, dobrze. Notujemy. W książce zresztą jest o Jest, ale ja powiem w największym skrócie. Pierwsza rzecz. Ułaskawienie Sobotki nie było żadnym złamaniem konstytucji, ponieważ jedną z prerogatyw prezydenta jest możliwość ułaskawiania. Ja zresztą nie ułaskawiłem Sobotki w tym sensie, że uwolniłem go od tej kary orzeczonej, tylko że zostało to zamienione nie na odbywanie kary więzienia, ponieważ miałem przekonanie i mam do dzisiaj takie przekonanie, że Sobotka miał być pierwszym więźniem fizycznie, że tak powiem, zatrzymanym przez nową władzę i przez ówczesnego, a dzisiaj dobrze znanego ministra sprawiedliwości Ziobrę. Ale to nie jest żadne przekroczenie konstytucji. Prezydent ma prawo, też bez tłumaczenia się wielkiego, ułaskawiać ludzi. To może być różnie ocenione politycznie, ale konstytucyjnie jest wszystko w porządku. Pierwszy raz, kiedy mamy do czynienia z moim zdaniem działalnością niezgodną z konstytucją,
w sprawie ułaskawień, to jest prezydent Duda, który postanowił ułaskawić, co jest absolutnie kuriozalne, pana Kamińskiego i pana Wąsika przed prawomocnym wyrokiem. Ponieważ ułaskawienie w moim przekonaniu powinno dotyczyć osób, wobec których cała procedura sądowa jest zakończona. Czyli jest prawomocny wyrok. Wtedy oczywiście ułaskawienie ma sens. Natomiast jak nie wiemy, czy sąd ostatniej instancji na przykład sam nie ułaskawi tych ludzi, no to co tutaj prezydent ma do roboty? Więc ten argument odrzucam. Tu nie było żadnego złamania ani prawa, ani konstytucji. Można to różnie oceniać, ale nie było tu żadnego złamania niczego. Gdy chodzi o sprawę Olina, w książce to jest, wie pan, ja akurat... Marian Zacharski w moim przekonaniu odegrał w tej całej sprawie dosyć nieszczęsną rolę. Dlatego, że z dzisiejszej perspektywy, ale mam sporo danych... Znaczy po pierwsze nieprawdą jest, że oni nie mogli tego wyjaśniać, bo do tego stopnia wyjaśnili, że sformułowali zarzut szpiegostwa w stosunku do urzędującego premiera. Ja nie wiem, co jeszcze można więcej zrobić. Oni byli w 100% przekonani, że tak jest. A z dzisiejszej perspektywy ja uważam, że to była intryga rozkręcona przez rosyjskie służby specjalne. Na celu miała właśnie oskarżenie Oleksego jako premiera i całego środowiska, z którego Oleksy się wywodził, więc także mnie, który już był wtedy wybrany prezydentem, żeby uniemożliwić przyjęcie Polski do NATO. Że to było takie działanie, które pokazuje, co wy, Amerykanie, chcecie przyjmować Polskę do NATO. Tu patrzcie, premier agent, jego bliski kolega czy przyjaciel Kwaśniewski wybrany na prezydenta. Też nie wiadomo, kto on jest i tak dalej. Na szczęście Amerykanie mieli swoje źródła informacji. Nie przestraszyli się, Polska weszła do NATO. A w rozmowach ze mną mówili wprost, że cała ta historia jest ich zdaniem bullshit. Nie tłumaczę, bo wiecie, co to znaczy. Zacharski niestety w tej intrydze odegrał rolę, moim zdaniem, nieszczęśliwą. To znaczy on dał się, że tak powiem, rozegrać. Dał się rozegrać przez Rosjan. No i tyle, to trzeba by długo, długo tutaj mówić, ale tu też, jakby powiedzieć, nie mam, tu nie ma nic, co byłoby niezgodne z prawem. No, oni przedstawili ten dokument. Oleksy jako premier ustąpił ze stanowiska. Sprawa została podjęta przez prokuraturę wojskową i w wyniku wielu, wielu lat działań no, nic się nie okazało. Okazało się, że wszystkie te argumenty zebrane przez Zacharskiego i jego kolegów po prostu są niewiele warte. No i też nie mam sobie w tej kwestii nic do zarzucenia. Poza tym, że mówię, z dzisiejszej perspektywy uważam, że to była świadoma intryga rosyjska, która miała na celu zahamowanie czy wręcz zastopowanie polskiej drogi do NATO. To ja mam pytanie o nieco lżejsze oskarżenia. Pamiętam, bo ja w ogóle to było tak, że my jednym samolotem lecieliśmy do Nowego Jorku, Jana już na igrzyska do Atlanty, a pan prezydent jeszcze się zatrzymał w Nowym Jorku i media wtedy, jak pamiętam, zarzucały panu, że pan dał list żelazny Andrzejowi Gołocie. Wyście się wtedy spotkali w konsulacie, to było tuż po tej walce epickiej, ale przegranej przez Andrzeja, przez cios poniżej pasa z Riddickiem Bowe. No tak, tak. No myśmy się spotkali, bo wtedy w konsulacie generalnym w Nowym Jorku zorganizowano takie spotkanie ze środowiskiem Polonii Nowojorskiej. Pojawił się Andrzej Gołota ze swoją żoną, panią mecenas. Ja nie mogłem wręczyć żadnego listu żelaznego, ponieważ to jest wyłączna prerogatywa sądu. Także Gołota później zwrócił się do sądu i te sądy mu przyznały ten list żelazny, jeśli pamiętam, ale ja mu radziłem, że w tej sprawie, tym bardziej, że ma żonę, prawniczkę, niech oni działają i szukają rozwiązań prawnych, bo prezydent w tej kwestii nic nie może zrobić. Prezydent może ułaskawić w stosunku do prawomocnego wyroku. Natomiast prezydent nie może ani włączać się w całą tą procedurę, ani tym bardziej nie może dawać listów żelaznych, bo to jest wyłączna prerogatywa sądów w Polsce. Natomiast z tą jest związana inna historia. Mianowicie miałem okazję porozmawiać z Andrzejem Gołotą. W tym razie go znałem, ponieważ on był na igrzyskach w Seulu, gdzie ja byłem wtedy szefem Komitetu Olimpijskiego. Zdobył brązowy medal i zdaje się w półfinale nie mógł przystąpić do walki ze względu na kontuzję. Także, że on nie przegrał półfinału, tylko nie mógł walczyć dalej. No i rozmawiałem, a to było rzeczywiście krótko po tej walce z Riddickiem Bowe, która była wspaniała, gdzie on prowadził wyraźnie na punkty, no ale w ostatniej rundzie wziął i uderzył go poniżej pasa, został zdyskwalifikowany.
i rozmawiamy, on wielki chłop, ja nie taki duży, więc góruje nade mną i pytam go, panie Andrzeju, no tak świetnie pan walczył, co się stało, dlaczego pan to zrobił? Ten Andrzej Gołota, który lekko się zacina, mówi, panie prezydencie, szczerze? No ja mówię, no szczerze. Wkurwił mnie. I to była tak, ja się też roześmiałem, ponieważ to była tak szczera rzeczywiście wypowiedź, że coś się tam w głowie zdarzyło, że jakiś tam moment, coś tam zagrało, że w pewnym momencie jakiekolwiek hamulce puściły, no ale wielki żal, bo on tą walkę miał wygraną, mielibyśmy choć raz w historii mistrza świata w boksie. Cała Polska zawodowym. Się wtedy budziła, żeby obejrzeć naszego. Ale warto było, takich sportowców. Potem doszli kolejni, to jeszcze, skoro tu wspomniał pan Seul, no to wróćmy do Busan i tego meczu otwarcia. Podobno pan był jednym z nielicznych, którzy nie słyszeli tego hymnu Edyty Górniak. Nie, ja myślę, że nie byłem jednym z nielicznych. Nas tam było, podejrzewam, 80 tysięcy, które nie słyszało. Dlatego, że Edyta Górniak śpiewała ten hymn, wyglądała bardzo pięknie. Pamiętam, bo na wielkich telebimach było widać ją w czerwonej sukni, świetnie wyglądała, ale ten dźwięk hymnu był straszliwie zagłuszany przez bębny, bo kibice koreańscy mają to do siebie, że przychodzą na mecz nie tam jeden, jak to bywa, jak Argentyna teraz miała kilku bębniarzy na Mistrzostwach Świata, tylko każdy ma niemalże bęben. Jak tylko zaczęto grać polski hymn, to zaczął się łomot, no, ten bębny waliły, w związku z tym coś tam oczywiście między tymi uderzeniami bębnów coś dochodziło, ale trudno było ocenić, co to jest i jak to jest. Później byłem bardzo zdziwiony, że wszyscy zaczynają mówić o hymnie i pytają mnie, co ja sądzę o tym hymnie. Ja nic nie mogłem sądzić, bo ja go po prostu zwyczajnie nie słyszałem. Nie wiem, na ile zawodnicy też go słyszeli, stojąc tam. Wielu obwiniło za tą klęskę. No ale powiem szczerze, że każdy piłkarz, byłem na tym meczu, widziałem ten mecz i powiem szczerze, jeżeli ktokolwiek z piłkarzy obwiniał Edytę Górniak za słabą grę polskiej reprezentacji, to znaczy, że do tej reprezentacji się nie nadawał, mówiąc krótko. No właśnie, pan, jak wspomina ten mecz, bo siedział pan obok prezydenta Korei, a oni jeszcze, im było głupio, pamiętam, że oni wygrywają. I w ogóle chyba część trybun kibicowała Polsce, mimo że to byli Koreańczycy, ale kazano, żeby... Ten mecz niestety był kibicować. Meczem, pamięta pan ten mecz, był niezwykle jednostronny. No, Koreańczycy byli pod każdym względem lepsi. Nie wiem, czy to Engel, czy Bank Informacji poddał taką koncepcję, że Koreańczycy są niżsi, my jesteśmy wyżsi, więc jak będziemy od pola karnego walić długie piłki, Jurek Dudek będzie wysyłał je tam w okolice pola karnego Koreańczyków, to my będziemy wygrywać głową i może coś z tego wyjdzie. Tylko później się okazało, że 90% pojedynków w powietrzu wygrywali skoczni Koreańczycy, że nasi tam nie mieli z nimi szansy. I to było, no, to był naprawdę bardzo, bardzo słaby mecz, a ja byłem też trochę zły, ponieważ mecze otwarcia oglądają ogromne widownie na całym świecie, więc nawet przegrać można, tylko no pokazać jakiś futbol. No ale to nam wtedy nie wyszło. Natomiast zabawne było to oglądanie z prezydentem Korei Południowej, bo on zupełnie na piłce nożnej się nie znał. W związku z tym, jak bramka padła ze spalonego, a to była już chyba druga czy trzecia, więc on wstał i z tym szalikiem koreańskim bardzo się cieszył i był zdumiony, że nikt się nie cieszy, bo on przekonany był, że już jak piłka jest w siatce, no to już można się cieszyć. To jakby był ewidentny spalony. No, ja oczywiście nie podjąłem się tłumaczenia mu, na czym polega spalony i tak dalej, bo to byłoby zbyt skomplikowane. Ale później pamiętam, że po meczu wszedłem do szatni. I atmosfera była grobowa rzeczywiście. To polska reprezentacja z Jurkiem Engelem wyglądała trochę jak taka rozbita armia na polu bitwy, bo te porozrzucane buty, koszulki, wszystko na podłodze, głowy pochowane w dłonie, jakoś tam no, ten Engel na środku, który coś tam im tłumaczy, też cały rozemocjonowany i tak dalej. No ja wchodzę na to, co ja chciałem tym biednym powiedzieć? No, dzięki za grę, no, jedno wam mogę powiedzieć, stosunków polsko-koreańskich nie zepsuliście. Wydawało mi się takim delikatnym żarcikiem, ale nikt tego nie podjął, no bo rzeczywiście oni byli mocno zdeprymowani. Znaczy, ten mecz im ewidentnie nie wyszedł, a miało być zupełnie inaczej. No mieliśmy przecież, jak mówił Jerzy Engel, jechaliśmy tam po Mistrzostwo Świata. Mamy kolejny telefon. Halo, halo, kto się do nas dodzwonił? Dobry wieczór, cześć Michał. Cześć, witam. Dobry wieczór, panie prezydencie. Dobry wieczór. Konrad z tej strony. Panie prezydencie, ja dzwonię z takim pytaniem. Jak pan ocenia aktualną scenę polityczną w Polsce? Jakby pan mógł wymienić taki top 3 polityków
najlepszych polityków pana zdaniem aktualnie na polskiej scenie politycznej. Dlaczego? Tylko żebyśmy nie mylili też tego z sympatią i zaufaniem. Więc może, żeby ułatwić, top 3 najlepszych polityków i jeszcze taki jeden, którego darzy pan największą sympatią bądź zaufaniem aktualnie na naszej scenie. Wie pan, jest trochę tych polityków no ponad przeciętną. Znaczy, wie pan, jeżeli mam nie bez sympatii mówić, to powiem tak, no. Ja się z polityką Jarosława Kaczyńskiego w ogromnej większości nie zgadzam, ale nie mogę go nie docenić ze względu na jego polityczny talent, na jego polityczną sprawność, szczególnie właśnie w układaniu się, manipulowaniu i tak dalej. I trzy, no, wytrwałość. No, wie pan, on jest ode mnie starszy, on ma w tym roku 74 lata. No, dla mężczyzny 74-letniego ta polityka taka codzienna, to jest rzeczywiście trudna rzecz. I myślę, że o nim trzeba powiedzieć. Trzeba powiedzieć o Donaldzie Tusku. No, też można się z nim zgadzać, nie zgadzać, ale to jest na pewno polityk o kolosalnym doświadczeniu. 7 lat premier, 5 lat szef Rady Europejskiej, Walczak, to trzeba przyznać, że przez to, co on nawet w tej chwili robi, to jeżdżenie od miejscowości do miejscowości, spotkania, te spotkania są otwarte, więc część pytań nie jest taka znowu przyjemna. I też to nie jest już młody chłopak, tylko już mężczyzna raczej no, w wieku emerytalnym, ale ta jego wytrwałość też i jego determinacja są godne szacunku. Z młodszego pokolenia uważam, że ciekawą postacią jest Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u. On jest chyba lekko po 40 albo w okolicy 40. Z niego jeszcze może być naprawdę bardzo, bardzo rasowy polityk. Tym bardziej, że on ma dobre wykształcenie, bo właśnie nie jest politologiem, prawnikiem, to jest po prostu dobrze wykształcony lekarz. Nie, a to też daje trochę inne spojrzenie na te kwestie właśnie społeczne. Znamienne tylko wtrącę tutaj, że nie wymienił pan nikogo z lewicy. A bo też dochodzę dopiero. Aha, dobrze. Myślałem, że to top 3. Nie, top 3 nie. No jeszcze muszę powiedzieć, że z lewicy absolutnie uważam też za wyjątkowo zdolnego i widzę przed nim perspektywę, to jest Adrian Zandberg, czyli szef partii Razem, bardzo dobrze wykształcony, bardzo taki poukładany i myślący precyzyjnie człowiek, a ci inni liderzy, czyli Czarzasty, Biedroń, też na pewno należą do tej czołówki. No a jak mówię, no, ja tych polityków lewicowych darzę sympatią, no bo ja mam poczucie zarówno swoich lewicowych korzeni, ale też przekonania, że lewica Polsce jest potrzebna. Ja na lewicę będę głosował, nawet jak ona nie jest dzisiaj jakby partią najsilniejszą, to ja czasami tam używam takiego żartu, że jak jeszcze doczłapię się do urny i to tej wyborczej, a nie swojej, to i tak zagłosuję na lewicę, bo uważam, że ona jest Polsce potrzebna. Konradzie, książka... Tak? Proszę, proszę. Konradzie, czy książka dla ciebie? No jasne, pewnie. To zapisujemy twój numer. Chciałeś dopytać? A jeszcze, jeśli chciałem dopytać o tą aktualnych polityków u nas. Jak by pan prezydent ocenił karierę takiej postaci jak Paweł Kukiz, który też tutaj nie tak dawno siedział w tym studiu? No ale wie pan, ja lepiej oceniam jego karierę wokalisty, muzyka i estradowca, aniżeli polityka, bo moim zdaniem, o ile jako estradowiec był na pewno takiej no, z czołówki polskiej, to jako polityk to jest z tyłówki polskiej. No to dla mnie to nie jest żaden polityk, mówiąc wprost. Dziękujemy ci, Konradzie. To ja tylko dopytam, no właśnie takie sobie przygotowałem pytanie. Kto według pana wygra parlamentarne? Czy to będzie zmiana władzy i jeśli opozycja, czy ona będzie w stanie wspólnie rządzić? Bo to jest taki konglomerat, który właśnie łączy tylko odsunięcie PiS-u od władzy. Ale co dalej? Wie pan, szanse są dzisiaj pół na pół. Ja nie chcę udawać proroka, że wiem więcej. Tak jak zaczynaliśmy program, nie wiemy na przykład, jaki efekt będzie tej ustawy o tych wpływach rosyjskich, bo to może albo pomóc PiS-owi, jeżeli rzeczywiście skutecznie zaatakują Tuska, ale może być zupełnie odwrotnie. Więc ja uważam, szanse są dzisiaj pół na pół. Mecz się dopiero zaczyna.
W moim przekonaniu forma dnia, będę używał sportowych określeń, forma dnia może zadecydować o wyniku, czyli jak ta kampania będzie przeprowadzona i może jakiś przypadek, czyli jakaś w ostatnich tygodniach, czy jakaś afera, czy jakaś nieszczęśliwa wypowiedź, czy coś, nie, czyli no, przypadkowa bramka, że tak powiem, może zmienić wynik meczu, ale pół na pół. Odpowiedź na drugie pytanie, absolutnie jestem przekonany, że ta koalicja trzyczłonowa, czyli Hołownia, Kosiniak, Tusk plus Lewica są w stanie, jeżeli wygrają wybory, są w stanie stworzyć rząd i uważam, że jest więcej spraw, które je łączy niż tylko ten antypis, bo oni mają bardzo podobne koncepcje, które dotyczą polityki europejskiej. Oni mają moim zdaniem również podobne koncepcje, gdy chodzi o kwestie walki z inflacją, wzmocnienia usług publicznych, edukacji, sfery budżetowej i tak dalej. Miejsce, gdzie mogą się pokłócić, to są kwestie światopoglądowe. Ale kwestie światopoglądowe, one nie muszą być rozstrzygane przez rząd, bo moim zdaniem, w ogóle gdybym ja im miał coś radzić, to bym powiedział, że jak zaczniecie rządzić, to od razu powiedzcie, kwestia aborcji, stosunku do Kościoła i tak dalej ma być rozstrzygana przez Sejm. Niech w parlamencie decydują, czy ma być tak, czy tak, bo rząd jest od rządzenia innymi sprawami. Światopogląd powinien być kwestią domeną Sejmu, a nie rządu. Bo wypisałem cytat z książki. Pan cytuje wicekanclerza, rozmowę z wicekanclerzem Austrii, który Mokiem, panu powiedział, tak, słowo koalicjant odmienia się tak. Partner koalicyjny, wróg, śmiertelny wróg. No tak, no to jest prawdziwa historia i coś w tym jest. No, ja uczestniczyłem w rządach koalicyjnych, tylko tak czy inaczej, no, nawet wiedząc to, co Alois Smog, wicekanclerz Austrii powiedział, to trzeba będzie sobie z tym poradzić. No, jeżeli pan pyta, czy między tymi partiami będzie miłość, to pan powiem, miłości nie będzie. Ale czy mogą rządzić razem? Mogą. Czy to wystarczy tego ognia, żeby rządzić 4 lata? Zobaczymy. To jeszcze tylko, skoro zjechaliśmy na nasze podwórko i wspominał pan fenomen Jarosława Kaczyńskiego, jego uznanie. Jesteśmy w takiej sytuacji, proszę, sam pan to zresztą zauważył, że nigdy te elektoraty nie były tak teflonowe, że nic nie jest w stanie zmienić ich jakby, no, oddania swojej partii, że nigdy tak nie było. Proszę zobaczyć, że żadna afera tutaj nie jest w stanie wpłynąć na zmianę, a kiedyś afera Rywina, która zmiotła rząd Leszka Millera, afera Sowy, która przyczyniła się do upadku rządów PO. Natomiast tyle jest afer, skandali i tak dalej, nic na nikim już, jeżeli nasz, to jest nasz, to obojętnie no tak, z jakiej nie byłby opcji, to my naszego bronimy. No tak, ale wiem, odpowiem panu tak. Po pierwsze, nie mówmy jeszcze hop. Znaczy, do wyborów zostało parę miesięcy. Ja mogę sobie łatwo wyobrazić, że jakaś afera może zmieść rząd, ale też inna afera może zaszkodzić bardzo opozycji. Także wiem, trochę zgodnie z zasadą, że jest ta kropla, która przelewa czarę. To jest jedno. Dwa, ta teflonowość, ona wynika z tego, że i to jest skutek. W Polsce nastąpił świadomie, zresztą przeprowadzony przez, głównie przez Jarosława Kaczyńskiego i PiS, głęboki podział społeczny. Czyli właściwie myśmy zostali, no można różnie to nazywać, my jesteśmy dzisiaj jak dwa plemiona, które żyją w tym samym kraju, ale jednak myślą zupełnie inaczej i wręcz porozumiewają się inaczej. Ja czasami sobie żartowałem, że jak tak dalej pójdzie z tym podziałem w Polsce, to najbardziej poszukiwanym zawodem w naszym kraju będzie zawód tłumacza z polskiego na polski. Żeby język PiSu przetłumaczyć na język opozycji, a język opozycji na język PiSu, bo okazuje się, mówiąc czy opisując to samo, my rozumiemy zupełnie inne rzeczy. Więc ten podział powoduje, że raz to są jakby dwa plemiona, ale te plemiona żyją zresztą w takich bańkach, gdzie właściwie inne argumenty nie docierają. I na przykład zwolennicy opozycji, słuchając TVN-u, mają taką narrację, która no, pokazuje wszystkie grzechy władzy, a znowu zwolennicy PiSu, którzy oglądają telewizję publiczną, wszystko dowiedzą się o wszystkich grzechach prawdziwych i wydumanych opozycji Tuska i nie dowiedzą się o żadnych błędach ani słabościach władzy. No więc to umacnia takie,
takie plemienne podziały i dlatego to tak wygląda, jak wygląda. To jest w ogóle fatalna sytuacja, tak, żeby była jasność. Bo ona zabiera Polsce to, co jest niezwykle istotne, ten kapitał społeczny, który wynika ze współpracy różnych środowisk. My się możemy różnie, możemy się różnić, ale wie pan, dzień, w którym trener piłki nożnej zacząłby się zajmować, kto ma w drużynie jakie poglądy polityczne, to jest koniec tej drużyny. Nie, no bo to tak jak znam to wręcz zwręczna, to tak jak straszliwie z wielkim trudem Barcelona, klub Barcelona przeżywał ten moment, kiedy Katalonia tak bardzo mocno zwróciła się przeciwko Madrytowi w walce o swoją niepodległość. Nagle się okazuje, że w drużynie mamy takich absolutnie zapalonych wręcz aktywistów ruchu niepodległościowego jak Piqué i mamy ludzi, którzy nie wiedzą, jak na to wszystko patrzeć, no, takich no, bardziej ambiwalentnych politycznie. Więc niestety w Polsce ten podział się dokonał, on jest bardzo niedobry, zasypywanie tego wszystkiego będzie trwało długie, długie lata, no ale jest faktem, no, tak to wygląda, dlatego póki co ten teflon jakby działa, ale też nie wykluczam, że przed samymi wyborami może się okazać jednak, że nie jest aż tak bardzo... Nie, że są rysy na tym teflonie. Odbieramy przedostatni telefon. Prosimy bardzo. Dobry wieczór, Michale. Dobry wieczór, panie prezydencie. Dobry Paweł wieczór. Z tej strony. Cześć, Paweł. Ja mam dwa takie pytania do pana prezydenta. Po pierwsze, chciałem zapytać o taką postać polityczną, która pana zainspirowała. Chodzi mi o jakiegoś polskiego polityka. Niech to jest jakiś czy współczesny, czy po prostu jakiś historyczny polityk, historycznie ważna dla pana prezydenta polska osoba. To by było pierwsze pytanie. A drugie pytanie, chciałem zapytać, o czym prezydent, będąc prezydentem, nie wie. I nie chodzi mi stricte o pana, tylko ogólnie o stanowisko prezydenta. Czy są rzeczy, o których prezydent dowiaduje się jako ostatni, czy po prostu przez media? Dziękujemy i książka idzie do ciebie z podpisem pana prezydenta. Dziękuję ślicznie. Nie, no są takie Paweł. Sprawy, gdzie się dowiaduje i to myślę, że wszyscyśmy się dowiedzieli w ten sposób. Otóż 11 września, słynnego 11 września, ja się szykowałem w swoim gabinecie prezydenckim do wręczenia nagród imienia Andrzeja Drawicza. I tego roku nagrodę otrzymał znany historyk, zajmujący się problematyką polską, Norman Davis. No i piszę sobie tam jakieś tezy do wystąpienia i wtedy u mnie na stałe było włączone CNN, bo ja mam taką obsesję, żeby też mieć cały czas jakieś informacje. W tej chwili najczęściej oglądam BBC, no ale CNN oglądałem, bo to raz, że miałem od razu informacje z całego świata, a dwa, jeszcze zawsze to trochę tam trzyma w kontakcie z językiem angielskim, co jest istotne. I miałem ściszony głos. No i patrzę, że jakiś samolot wlatuje w wieżę World Trade Center i byłem absolutnie przekonany, że to jest jakaś zapowiedź, reklama kolejnego filmu, jakiegoś tam political fiction czy czegoś, który będzie na ekranach. Ale kiedy zobaczyłem drugi samolot, jak wlatuje, no to włączyłem głos na cały regulator i okazało się, że to nie jest żadne political fiction, tylko to jest reality. Że nikt nie wie, od Busha poczynając po nas, co tu się dzieje. Zadzwoniłem do ówczesnego premiera Jerzego Buzka, mówię, słuchaj, panie premierze, wtedy jeszcze na ty nie byliśmy, panie premierze, no co tu się dzieje, no zwołajmy na wieczór jakiś sztab z udziałem tych naszych służb wywiadowczych i zobaczmy, co z tego może wyniknąć, bo taka teza, że to może być początek III wojny światowej, też była usprawiedliwiona. Jeżeli takie wydarzenie ma miejsce w Ameryce, a przecież to był nie tylko World Trade Center, to był Pentagon i prawie, że chcieli na Kapitol. Nie, Kapitol chcieli tam tą kopułę Kapitolu trafić, tylko że ci pasażerowie nie pozwolili, żeby ten czwarty samolot doleciał. Więc oczywiście, że są takie sytuacje. Ta była najbardziej dramatyczna. Czegoś równie dramatycznego nie mogę sobie wręcz wyobrazić, ale, nie, ale są. Są sytuacje, o których człowiek dowiaduje się z książek. To też jest w tym do przeczytania. Jestem na wakacjach, zawsze na wakacje w Juracie. Bo to tak, prezydent ma wakacje i nie ma wakacji, bo to jest jedyny urząd w Polsce, gdzie nie ma zastępstwa. No, prezydent i koniec. Nie ma wiceprezydenta, nie ma nikogo takiego, więc przenosiłem swoje biuro nad morze do środka prezydenckiego w Juracie. No i tam przyjmowałem gości z kraju, z zagranicy, no ale też było trochę więcej czasu, żeby książki poczytać. Więc wziąłem sporo książek i przeczytałem wtedy po raz pierwszy Sąsiadów profesora Tomasza Grossa.
gdzie dowiedziałem się o zbrodni w Jedwabnym, o czym też wcześniej nie wiedziałem, mimo że jakby tą problematyką się interesowałem i wydawało mi się, że jestem całkiem oczytany. Więc oczywiście odpowiedź na to, czy są takie sytuacje, są. Natomiast ja rozumiem, że pan pyta też o coś trochę innego, mianowicie czy służby, czy mogą ukrywać pewne informacje przed prezydentem. Generalnie nie powinny i generalnie to jest wielce naganne, ale oczywiście, że ma to miejsce, że jest też tak, że nie wszystkie informacje takie, które powinny spłynąć na biurko prezydenta, są przekazywane i z tym jest kłopot. Bo wtedy rzeczywiście można być bardzo łatwo wprowadzonym w błąd albo nie dysponować pełną informacją. Pyta pan o tych... Inspiracje. O inspiracje, wie pan, to nie ma tak. Ja uważam, że Polska miała trochę postaci wybitnych i przed wojną. No, zazwyczaj mówimy o Józefie Piłsudskim, też postać mocno, że tak powiem, skomplikowana. Zresztą każde środowisko odwołuje się do kogo innego. No, Piłsudski to jest jedno, lewica się odwołuje do Ignacego Daszyńskiego, pierwszego premiera niepodległej Polski, socjalisty, Ruch Ludowy odwołuje się do Wincentego Witosa, też dwukrotny premier i tak dalej. Te konserwatywne środowiska endeckie oczywiście mają swojego bohatera w postaci Romana Dmowskiego, to jest okres przedwojenny. Po wojnie mieliśmy komunistyczną partię, znaczy Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, która rządziła, miała swoich pierwszych sekretarzy i już do nich, że tak powiem, stosunek był różny, no ale na przykład taki Gomułka w roku 56, kiedy setki tysięcy ludzi na placu Konstytucji w Warszawie oklaskiwali go, no był człowiekiem, który trochę zmienił tą naszą pozycję w bloku wschodnim, dał nam trochę więcej swobód, niepodległości i tak dalej. Później oczywiście to się wszystko cofało, no ale ten 56 rok Gomułka to jest na pewno wydarzenie istotne. Z okresu najnowszego ja mam wielki szacunek do pierwszego premiera tej już Polski po przemianach, czyli Tadeusza Mazowieckiego, z którym miałem okazję współpracować także i przy Okrągłym Stole i potem. To był niezwykle i światły, i taki odpowiedzialny człowiek. Bardzo ceniłem, uważam, że też to była jedna z najwybitniejszych postaci tego okresu przełomu, to Bronisław Geremek, minister spraw zagranicznych. Na pewno trzeba powiedzieć, że wielką rolę w tych przekształceniach gospodarczych odegrał Leszek Balcerowicz. Także trochę takich bardzo ciekawą postacią, z którą później też współpracowałem, bo był u mnie członkiem kapituły Orła Białego, był wieloletni minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski. Także trochę takich postaci, bym powiedział, mocnych nie było. No, w moim środowisku no, to był i premier Oleksy, premier Cimoszewicz, premier Miller. Także nie, no, Marek Borowski. Nie. Dałoby się, że tak powiem, wymienić sporo ludzi, którzy charakteryzowali się dużymi umiejętnościami jako politycy, ale też takim odpowiednim morale. To znaczy dla nich władza to nie było... To nie był cel sam w sobie. Dla nich władza to było coś, żeby osiągnąć jakieś właśnie, zrealizować projekty czy działać dla dobra wspólnego. To ja tylko dopowiem, że w książce no, są opisani też największe postacie światowej polityki, z którymi prezydent miał do czynienia i to w różny sposób opisane anegdotycznie, często od prezydentów Stanów Zjednoczonych po, jest niezła anegdota o Jacques'u Chiracu, czy też to było ciekawe, czy niemieccy kanclerze Helmut Kohl, kto go jeszcze Gerhard pamięta? Schröder. Gerhard Schröder, ale na przykład Angela Merkel poznał pan jeszcze, kiedy by tak grzecznie nosiła kanclerskiej buławy w tornistrze. Była rzeczniczką, tak, i nic nie zapowiadało, że kiedyś... Nie, no była rzeczniką prasową, żeby jeszcze ciekawie, ostatniego rządu NRD. Czyli tego rządu nie było później, NRD nie było później, a ta dziewczyna, która wtedy, pamiętam ją, bo miała taki rozciągnięty sweter, jeansy i taką niespecjalnie zadbaną fryzurę, to gdyby ktoś wtedy nam powiedział, że to przed nami jest wieloletnia później kanclerz Niemiec, pewno nikt by nie uwierzył, no ale życie jest pełne takich niespodzianek. Odbierzmy ostatni telefon. Kto się dodzwonił? Dobry wieczór, Jakub z Krakowa. Dobry wieczór, nie usłyszałem imienia. Jacek. Jacek, aha. Jakub. Jakub. Przepraszamy. Cześć Michał, dzień dobry, panie, czy tam dobry wieczór, panie prezydencie. Dobry wieczór.
Ja tak zacznę od tego, że też kiedyś miałem przyjemność wraz z takim wydarzeniem, kiedy mój ojciec był pana prezydenta, odbierać nominację sędziowską, to chyba się nazywa sala. Pamiętam, że były zielone ściany, to było kupę lat temu, chyba sala pałacowa bodajże. Nie, sala kolumnowa. Sala kolumnowa, przepraszam, oczywiście pan jako mieszkaniec tego tak pomieszczenia, więc w budynku to pan wie lepiej. Więc powiem, że wtedy będąc w klasie maturalnej, pamiętam, pan prezydent przy robieniu zdjęcia nawet znalazł tam chwilę z każdą osobą, co było niezwykle miłe, patrząc z perspektywy czasu na zamienienie słowa. I pan właśnie prezydent rzekł, no to pan też będzie prawnikiem jak rodzice. Wtedy mi się wydawało to być jakimś żartem. Z perspektywy czasu okazuje się, że pan prezydent bardzo dobrze zna się na ludziach, bo tak wyszło. Ale nie ma pan żalu do mnie o to, że wykrakałem panu tą karierę. Nie, absolutnie nie. Z tym, że ojciec olbrzymim państwowcem i to, co się dzieje w tych ostatnich 20-30 latach, powiedzmy, ta historia najnowsza, no to jednak ciężko na to patrzeć, szczerze powiedziawszy. No ale już tak przechodząc do pytania, to jedno takie pytanie pierwsze jest, co się musi wydarzyć u nas w kraju, żeby obywatele przyjęli pozycję taką, jak obecnie przyjęli obywatele we Francji, czyli mamy te olbrzymie strajki i tutaj to społeczeństwo jest już bardzo mocno pobudzone. I co się, jaki czynnik musi u nas zaistnieć, żeby coś takiego się działo, no bo z każdym rokiem, z każdym miesiącem, jak obserwatorzy tutaj politycznie mówią, no jak to zrobią, to już na pewno ludzie wyjdą na ulicę, a tutaj nie następuje to. To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, kogo pan widzi lub widział pan w ostatnich latach jako swojego następcę, nie tylko mówię o środowisku SLD, bo już pan tutaj wspominał wśród tych trzech polityków, których pan darzy tam dużym zaufaniem, czy też pan ich bardzo szanuje, ale kogo pan widział wśród rynku politycznego, kto był zbliżony do pana pozycji, gdzie pan widział i sobie pan myślał, kurczę, ten facet czy ta kobieta ma niesamowity potencjał i może zajść daleko i czy w ogóle była taka osoba w historii w tym okresie najnowszym? Dziękuję bardzo, panie Jakubie. Panie Jakubie, książkę dla pana z podpisem, rozumiem, wysyłamy. Tak, bardzo chętnie, to poza anteną podam. Dobrze, dzięki. Daty przyjmę tutaj. Pierwsze pytanie, co może doprowadzić? Wie pan, tego nie wie nikt, dlatego że jak się patrzy na wielkie demonstracje i taki ruch, to często zaczyna się od takiego zapalnika, który jest związany z tym, że ten wrzód jakby dojrzewał. No, wie pan, wydarzenia 80 roku, które zapoczątkowały Solidarność, to jest z jednej strony pogarszająca się sytuacja ekonomiczna ludzi, coraz większe znużenie tą władzą, bo Gierek już rządzi 10 lat i wszyscy już mają tego wszystkiego serdecznie dosyć, ale tą praprzyczyną była decyzja o wyrzuceniu z pracy pani Anny Walentynowicz. Nagle się okazało, że powód wydawałoby się stosunkowo błahy, powoduje, że tak powiem, erupcję, która finałem jest ruch Solidarności liczący kilka milionów ludzi. We Francji te demonstracje moim zdaniem wynikają z podobnych w jakimś sensie przesłanek. Po pierwsze, Francja jest najmniej zreformowanym krajem Europy przez ostatnie 50 lat. To jest kraj, gdzie w gruncie rzeczy zasady, tam się nic w gruncie rzeczy nie zmieniło. Oni cały czas mówią o reformach, ale właściwie żadnych reform nie udało im się przeprowadzić. Po drugie, to jest kraj, gdzie jednak te elity od właściwie też, no, co najmniej od Piątej Republiki, czyli od De Gaulle'a, czyli od lat 60., to jest już dzięki Bogu 60 parę lat, rządzą. Czyli absolwenci ENA, no, kto by tam nie był, wszyscy, oni mogą być z lewicy, oni mogą być z prawicy, ale jest to poczucie, że ta polityka jest za słabo wymienna, że cały czas mamy takie do czynienia z bardzo skostniałym układem. I pewno
dochodzą takie elementy, które przyspieszają te demonstracje. No bo podwyższenie wieku emerytalnego w większości krajów na świecie spowodowałoby demonstracje. Jakieś dodatkowe, czy ograniczenia na przykład praw związków zawodowych, demonstracje i tak dalej, i tak dalej. We Francji ja myślę, że oni są dopiero przed istotną zmianą i boję się, że to nie musi być zmiana w dobrym kierunku, bo mam coraz bardziej przekonanie, że Macron kończy drugą kadencję, a następnym prezydentem Francji może być jednak pani Le Pen ze wszystkimi konsekwencjami tego. Gdy chodzi o Polskę, uważam, że na razie jakby nastroju do takiego wielkiego wybuchu społecznego nie ma, dlatego że no, ludziom się żyje jako tako. Jak mówię, te plemiona przyzwyczaiły się i mają jakieś swoje tam ujścia, no bo mówię, władza, tak powiem, żyje w swoim świecie, opozycja żyje trochę w swoim świecie. Te punkty na razie omijają się. No, wybory będą takim elementem konfrontacji. Ale pamiętajmy, sytuacja gospodarcza jest trudniejsza niż była, inflacja jest wysoka, wielkie wydatki społeczne tej władzy, one maleją w oczach, no bo coś, co 500 plus, jak było 500, dzisiaj to jest 350. Czyli to 800, które jest dzisiaj obiecane, to jest właśnie powrót do 500 tak naprawdę. I tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że póki co ja nie widzę takiego czynnika, który by mógł spowodować taką erupcję, ale no trochę sobie spróbuję tak wodze fantazji puścić, więc na pewno sytuacja gospodarcza, szczególnie gdyby inflacja nie została w krótkim czasie opanowana, to może być ten typ takiego game changera. Dwa, gdyby, ale w to nie wierzę akurat, że PiS będzie aż tak nierozsądny, żeby to zrobić. Gdyby w Polsce poważnie zaczęto proponować politykę polexitu, czyli wyjścia z Unii Europejskiej, to może spowodować istotne protesty. I trzecia rzecz, gdyby władza zdecydowała się na takie najtwardsze postawienie kwestii aborcji, czyli totalnego zakazu aborcji. Moim zdaniem to może być też taki czynnik, który szczególnie kobiety wyprowadzi na ulicę, ale jak zauważyliście, w sprawie aborcji też PiS no, stara się, tak powiem, kręcić, nie, unikając pójścia w stronę najbardziej radykalnych przedstawicieli, czy to Kościoła, czy różnych organizacji pro-life. Natomiast jak pan pyta o tych, kto tu byłby najbardziej podobny, to ja powiem panu nie wprost, anegdotą, której akurat w książce nie ma, a może już jest, bo ja się pogubiłem z tym, mianowicie rozmawiam z królową właśnie Elżbietą II w czasie mojej wizyty, naszej wizyty z żoną, tam byliśmy oficjalnej, mieszkaliśmy 2 dni w pałacu Buckingham. To jest właśnie ta wizyta, gdzie byłem na stadionie Arsenalu. No i w tym pałacu Buckingham poznaliśmy całą rodzinę królewską, więc był książę Karol, wtedy córka Anna, był Andrzej, który jeszcze wtedy nie wypadł z łask, książę i Edward najmłodszy. Psy poznaliśmy, wtedy ona wzięła jeszcze te korgi od mamy, która zmarła, więc ich mnóstwo było już takie starutkie, takie wszystkie mocno zaokrąglone. Spały głównie po tych korytarzach, czasami tak spały przy drzwiach, że drzwi nie dało się otworzyć, bo one trzeba było je przepychać. No ale jest oficjalna kolacja, którą my wydajemy w hotelu Dorchester. I ja siedzę obok królowej i tak już jesteśmy po tylu godzinach rozmów, różnych spotkań, kolacje i ten Buckingham i tak dalej. No i tak zebrałem się na odwagę, ale w sposób niezwykle dyplomatyczny. Pytam ją, mówi, no wasza wysokość, your majesty, nie wysokość, a majestacie, no, wasza królewska mość, o tak by należało przetłumaczyć, wasza królewska mość, no tutaj poznaliśmy, no, ale gdyby tak... Ja to skrócę, bo to mówiłem oczywiście tak bardzo elegancko, starałem się powiedzieć. I mówię, no ale kto, które z dzieci tak jest najbardziej tak charakterologicznie jest do waszej królewskiej mości podobne? No mnie słucha, uprzejmie słucha, po czym odwraca głowę do mnie i odpowiada jednym słowem. Nobody. Czyli nikt. No i ja bym mógł w tym sensie też odpowiedzieć, że gdy chodzi o takie postaci, które ja bym uważał za swoją, nie wiem, swoje przedłużenie czy następstwo, to nie znalazłem, co nie zmienia faktu, że sporo jest utalentowanych polityków w Polsce i co, nie powiedziałem o tym przy poprzednim pytaniu, ale co chcę wam powiedzieć, obserwujcie je, jest bardzo dużo zdolnych kobiet w różnych ugrupowaniach, czyli takich pań między 30 para, 40 parę lat,
które mają doświadczenie życiowe, mają rodziny, mają utrwalone poglądy, są niezwykle pracowite i są niezwykle przekonujące, bo widać, że one wierzą w to, co proponują, że to nie jest na potrzeby PR-u czy wyborów, tylko to jest ich głębokie przekonanie, gdy walczą o prawa kobiet, gdy walczą o równość kobiet, gdy walczą o różne programy społeczne, o edukację. Naprawdę jestem pod wrażeniem jakiejś sporej grupy pań w polskiej polityce. Myślę, że do nich może należeć przyszłość. Kończymy, panie prezydencie. Jeszcze dwie rzeczy tylko na koniec. Ja chciałem powiedzieć, że tyle jest pytań i tu o tyle postaci, że to na dwa hate parki kolejne by starczyło, ale już po prostu nie ma czasu. Nie mogę na tym naszym fotelu niewygodnym trzymać tak długo pana prezydenta. No na przykład o Jana Pawła II, który wykonał ten niesamowity gest, zapraszając do Papa Mobile. No a dzisiaj trzeba Sejm uchwałę przyjmuje obronę pamięci Jana Pawła II. Jak pan patrzy na to wszystko? I tak może krótko to zapytam, bo było dużo pytań na czacie. Czy ta krytyka zmasowana dzisiaj jest adekwatna? Trzeba wszystko położyć na szali. Dla mnie Jan Paweł II to będzie zawsze wielka postać. Człowiek, z którym się 20 razy ponad spotykałem, który odegrał niezwykle istotną rolę i pomógł nam. Chodzi o wchodzenie do Unii Europejskiej, przygotowanie tego najbardziej niechętnej części polskiego kościoła i tak dalej. I w związku z tym ja go zachowuję w najlepszej pamięci, uważam go za wybitnego człowieka. Ale przecież jeżeli ja będę czytał różne teksty, a są już na ten temat książki, że na przykład Jan Paweł II w końcówce swojego pontyfikatu ze względu na stan zdrowia nie panował nad wieloma złymi procesami, które miały miejsce w Kościele, że za dużo władzy scedował choćby na kardynała Sodano czy na kardynała Dziwisza, to, że wielu rzeczy nie dopatrzył, no to oczywiście też jest pewno prawda i to też nie można tak powiedzieć, że tutaj tylko, że tak powiem, oczerniają papieża, bo i takie fakty mogły mieć miejsce. Więc, ale to nie zmienia, że na tych szalach, moim zdaniem, zasługi papieża i ta jego rola, szczególnie w ostatniej części pontyfikatu, kiedy był ciężko chorym człowiekiem, no, to ta jego wielkość wygrywa tutaj. Najbardziej delikatna i trudna sprawa to jest kwestia pedofilii. I w tej sprawie powiedział prawdę Franciszek, papież Franciszek, który powiedział tak, myśmy przez lata tuszowali tę sprawę, bośmy nie wiedzieli, co z tym robić. Baliśmy się, że zostanie to wykorzystane przeciwko Kościołowi, że będzie to w ten sposób traktowane. Wydawało się, że jak komuś zadamy pokutę i przesuniemy do następnej parafii, to on już tego nie będzie robił, no bo nie wiedzieli, jak bardzo głęboko uwarunkowane są tego rodzaju zachowania pedofilskie i tak dalej. Odbywało się to w innym kontekście, bo to mówimy o wydarzeniach sprzed 30 lat, 40 lat i tak dalej, kiedy wrażliwość społeczna była w tych kwestiach dużo, dużo mniejsza. Wie pan, mnie zapytał dziennikarz takiej gazety LGBT, zresztą też gej po coming outcie, kiedy ja po raz pierwszy usłyszałem słowo gej. To było dla mnie takie bardzo ważne pytanie, bo tak naprawdę stwierdziłem, że to musiało być końcówka lat 90., początek 2000. Kiedy ja byłem studentem, kiedy ja byłem jakby dojrzewałem do tego, to mówiło się, homoseksualista to było najbardziej eleganckie powiedzenie. Pederasta to już było mniej, pedał to było jakoś powszechnie. Gej to było po raz pierwszy gdzieś użyte pod koniec lat 90. Więc pamiętajmy, że między rokiem 70., 90., a dzisiaj 2020 to są różne światy, różne również wrażliwości, różny sposób pojmowania tego. Ja oczywiście w najmniejszym stopniu niczego nie usprawiedliwiam. Pedofilia jest obrzydliwa, powinna być tępiona. Kościół ma z tym wielki kłopot. Moim zdaniem bez dyskusji o celibacie w Kościele tego się uniknąć zupełnie nie da. Ale jak pytacie mnie Jana Pawła II, to dla mnie, nie tylko dlatego, że mnie zaprosił do Papa Mobile, ale dlatego, że miałem z nim tyle rozmów, że mogłem docenić jego wielkość, jego klasę, jego mądrość i jego życzliwość wobec Polski, także wobec Ukrainy. Bo o tym też wielokrotnie rozmawiali. To ja na koniec chciałem wam powiedzieć, że bardzo polecam książkę, nie z kurtuazji dla mojego gościa, tylko po prostu fascynujące są tu kulisy, nie wiem, czy okrągłego stołu i tych postaci, i czy już z czasów prezydenckich, ale ja muszę powiedzieć, też bardzo fajny jest ten okres, kiedy jeszcze pan nawet nie był działaczem, nawet jeszcze nie wstąpił pan do partii, tylko na studiach, kiedy podróżował pan po Europie czy po Stanach Zjednoczonych, jak ja teraz
teraz dopiero przeczytałem, że ja na to nie wpadłem, bo ja bardzo dużo jeździłem z autostopem po Europie, ale nie wpadłem na to, żeby jechać do Stanów i wynajmować się do przewożenia na długich trasach tak, dobrych samochodów. Bo to były świetne limuzyny. O, to, i na przykład z Nowego Jorku do Los Angeles do prowadzenia samochodu. A 5 samochodów przeprowadziliśmy. Nowy Jork, Los Angeles, Los Angeles, San Francisco, Południowa Karolina, później Columbus, Południowa Karolina do Miami, Miami, Filadelfia, Filadelfia, Detroit, na końcu Detroit, New Jersey. Tak. Myśmy przejechali z kolegą Aileen Kisałą mnóstwo, że tak powiem, kilometrów, ale to było niesamowite doświadczenie, ja to w książce mówię. To był dla mnie absolutnie kolejny uniwersytet. A mieliśmy wtedy po 21 lat. To przeczytacie, dlaczego pan prezydent jest współwinny temu, że tak długo czekaliśmy na zniesienie wiz do Ameryki, bo on na wygaśniętej wizie do Meksyku, potem powrót i tak dalej, i tak dalej. Ale na sam koniec chciałem powiedzieć, że moi drodzy, nasi widzowie wiedzą, że teraz u nas jest taki cykl programów. Wybieramy 100 najlepszych piłkarzy wszechczasów, zderzając ich ze sobą. Oni jak w tenisie systemem pucharowym trafiają na siebie i na przykład był Robert Lewandowski czy Luis Suarez, przeszedł Robert Lewandowski. W następnej parze Robert Lewandowski się zderzył z Leo Messim, odpadł. A grono jest tam i Andrzej Strejlał, i Michał Listkiewicz, i historycy futbolu i tak dalej. Chciałem powiedzieć, że to wszystko pod kwartalnik sportowy, który chciałem przekazać, to jest akurat poprzedni. Wydajemy takie coś, proszę zobaczyć. Pięknie. Kanał YouTube'owy wydaje taki kwartalnik. Tu akurat Iga Świątek jest na okładce. Najnowszy będzie właśnie poświęcony sylwetkom, tym wielkim piłkarzom, ich znajomi, na przykład o Leo Messim. A ja chciałem pana zapytać na sam koniec, pana może top 5 ułożyłby pan swoich piłkarzy wszechczasów, zwłaszcza, że pan, znam to z różnych rozmów, wywiadów, pan na przykład widział Pele, czy Maradonę w telewizji, oczywiście, tych największych, tak, czy Krujfa. I mało tego, live, znaczy jak grali o Mistrzostwo Świata, więc pamiętajcie, jestem 54. rocznik, więc to już trochę człowiek przeżył. Ja uważam, że do tej pory w futbolu widziałem trzech geniuszy, to znaczy zawodników, którzy, to tak jak Mozart, no, przychodzili i grali, no, i grali największą grę, często nie mając do tego warunków fizycznych. Mozart, Beethoven, Bach, to no, piłkarscy. Tak, piłkarscy, to jest Pele, to jest Maradona i to jest Leo Messi. A potem widziałem grupę naprawdę wybitnych piłkarzy, wspaniałych piłkarzy, tylko ich jest dużo więcej, bo na przykład z tych czasów, na pewno takim Di Stefano, ale jego mało oglądałem, na pewno takim zawodnikiem później był Beckenbauer, na pewno Cruyff, na pewno Zidane, na pewno Platini oczywiście. To jest grupa moim zdaniem Van Basten, ale tu już można do tej grupy spokojnie dołączać Roberta Lewandowskiego. Choć być może on nie jest w tej grupie tej kilkunastoosobowej, tych najwyższych, ale jest bardzo blisko. No jego ze względów patriotycznych bym dołączył do tej grupy licznej wspaniałych piłkarzy, ale nie geniuszy. Ja geniuszy widziałem naprawdę trzech. Czyli z polskich piłkarzy Robert Lewandowski, bo pan przecież pamięta tych, widział na żywo, no 73, 4 rok, Dejna, Lubański. No, wspaniali piłkarze. A tylko, potem Boniek. Wie pan, to trzeba Lato, król strzelców mundialu. To, wie pan, na to są proste odpowiedzi. Gdyby spojrzeć na zawodnika polskiej reprezentacji najbardziej utytułowanego, to jest Grzegorz Lat. Bo on zdobył 2 medale olimpijskie, 2 medale Mistrzostw Świata, był królem strzelców i tak dalej. Natomiast oczywiście miłością naszą młodzieńczą w sensie futbolu był Włodek Lubański. I myślę, że przed Lubańskim była naprawdę ogromna kariera, gdyby nie wtedy nie zimna wojna i nie te idiotyczne przepisy, gdy mu pozwolono grać na przykład w Realu Madryt, bo takie propozycje miał. Także być może on wtedy uniknąłby tej kontuzji, która później zaważyła na jego dalszej karierze i byłby, no byłby takim pionierem tej drogi do najwybitniejszych klubów, którą w tej chwili odbywa Robert Lewandowski. Kazimierz Dejna to był piłkarz absolutnie też wybitny, który gdyby mógł trafić do lepszych klubów wcześniej, być może inaczej by się zachowywał, może by lepiej wykorzystał swój talent niezwykły, bo on miał... On był takim, patrząc na jego sposób gry, to było takie połączenie najlepszych cech
Beckenbauera i Zidana na przykład, bo on potrafił zarówno grę opóźniać, jak i przyspieszać, miał dobre uderzenie z dystansu, strzelał rzuty wolne, potrafił się odnaleźć na polu karnym. Świetny zawodnik, tak jak mówię. No, nie mam wątpliwości, że gdyby wymieniać najwybitniejszych polskich piłkarzy, to Lewandowski, Lubański, Dejna, Lato. Mówię o tych napastnikach, bo mieliśmy trochę też i dobrych i bramkarzy, i obrońców. Trochę tego było, natomiast niech się młode pokolenie cieszy, że może się sprawdzać, jeżeli dobrze im idzie, w takiej prawdziwej międzynarodowej konkurencji, bo to pokolenie do, w gruncie rzeczy, połowy lat 80. no było skazane na dojrzewanie tutaj. No i wielu, moim zdaniem, te kariery przyszło robić, ale zbyt późno. No, Kaziu Dejna trafił do Manchesteru City. No to jego sposób gry na tą angielską siłą grę, no to było nieporozumienie. To wiadomo było, że on tam... Piłki nad nim. No i nie tylko piłki nad nim, ale jego wyrafinowana technika, właśnie ta inteligencja, kiedy trzeba rzucać piłkę na pole karne i ktoś tam z głowy ją strzeli, no to nie było to. Podejrzewam, że gdyby on wtedy trafił do dobrego niemieckiego klubu Bundesligi, czy hiszpańskiego, choć może nawet hiszpańskiego bardziej, to były tylko, jak mówię, 5-7 lat wcześniej oczywiście. To byłby wielki zawodnik. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za tak długi, tyle opowieści i tak długą tutaj obecność u nas. Kończymy. Jak mówię, dziękujemy wam bardzo, drodzy widzowie, i za te telefony. Wysyłamy książki do zainteresowanych i za wszystkie na czacie. Wielki niedosyt, bo spokojnie na drugie dwie godzinki można by się umówić. Dziękuję bardzo. Prezydent Aleksander Kwaśniewski był moim i waszym gościem w Hyde Parku. Dzięki i do zobaczenia. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego życzę.